Witamy, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie, czy jesteśmy i widoczni, i słyszalni? I widoczni, i słyszalni. Coraz więcej uczestników na czacie widzę, że piszecie, że jesteście. Widać i słychać. Dzień No, dobry, Kasiu. Dzień cześć dobry. Katarzyno, witamy cię. A propos, dostałem od Kasi dzisiaj zaproszenie na live z Akademii Eksperta. Więc dzisiaj, jak dobrze pamiętam, 14:30. Jeszcze się upewnię, żeby nie oszukać. Upewnię się, bo mam to gdzieś na wierzchu. 14:15. Czyli znowu 14:15. się widzicie za niedługo. Tak, czyli już Tak, Kasia potwierdziła 14:15. zachęcam do udziału w tych różnych wydarzeniach. Mam poczucie, że jest kilka takich, które już mają swoją markę wypracowaną, jest kilka takich, które dopiero się uczą, natomiast My sobie Akademia. wypracowujemy swoją markę. Tak, my sobie wypracowujemy, to już nasze, które trzecie webinarium w tej formie, którą dzisiaj prowadzimy. Wczoraj miałem okazję wziąć udział w jednym webinarium jako współprowadzący i można powiedzieć trochę współorganizator. O, właśnie, gratulacje za wczorajsze. Nie wiem, kim jest pan Artur, ale bardzo mi miło. No i to jest też dowód na to, że też możemy do Was przyjechać i coś takiego zrobić u Was. No dobrze, słuchajcie, jeżeli się słyszymy, no to w ogóle powiem może na początku, że jest coś takiego dzisiaj uruchomionego jak pytania i odpowiedzi, czyli na liście obecności Q&A. możecie się zgłosić, możecie podać prośbę o to, żeby udostępnić wam głos i wtedy będziecie mogli sami skomentować dźwiękowo również, nie tylko na czacie, odnieść się do jakichś waszym zdaniem istotnych kwestii. Cóż poza tym? Poza tym muszę sobie ustawić mikrofon, bo coś mi on tu Popsujesz. krzywo stoi. Ja lubię, jak on jest równiutko. Pokażmy może, jaki jest plan na dzisiejsze webinarium. Ambitny jest plan. Ambitny jest plan, bowiem forma taka jak dotychczas, czyli cały czas jest dostępny czat, tym razem Q&A w formie takiej, że możecie się zgłaszać. My będziemy widzieli, I dostaniemy słyszeli. powiadomienie, jak tylko ktoś się zechce odezwać. Jest to druga część prezentacji, czyli druga część, kontynuacja sprzed tygodnia. Tak, czyli kolejne nowości na sezon 2020. Jest ich naprawdę sporo, więc no chyba nikogo nie dziwi, że musieliśmy podzielić to na kilka części, bo byśmy mieli takie webinarium od rana do wieczora w innym przypadku. Choć wczoraj, jak prowadziliśmy 2 godziny, plan był na trochę krócej, to wszyscy pytali, kiedy kontynuacja i kiedy będzie Q&A. No widzisz. Więc teraz od razu robimy Q&A. Zaplanowana jest krótka przerwa, 5-minutowa, żeby was nie zmęczyć tym zbyt intensywnym webinarem. Kawa, toaleta, odkażenie rąk i wracamy. Tak, no i podjęliśmy się z Pawłem tydzień temu pewnego wyzwania, czyli zamierzamy się wyrobić w 90 minut. Za chwilę uruchomię stoper i będziemy się starali pilnować tego, choć będzie trudno, no bo kilka produktów jest na pewno jedna taka premiera, absolutna premiera, premier po prostu Światowa, webinarowa, można. webinarowa, światowa premiera. Tak, można tak powiedzieć. No dobrze. Czy tylko u mnie się zacina? Szymon, prawdopodobnie tak. Polecam, mogę to nawet sprawdzić. Szymona znajdziemy na czacie, znaczy na liście uczestników. Szymon, Szymon, Szymon. I ten sam problem podejrzewam będzie dotyczył też kilku innych osób. O, widzę Szymona. Szymon jest na Chromie. Chciałem powiedzieć, że pewnie na Firefoxie, bo z Firefoxem są różnego Czasami rodzaju bywa, dylematy. ale to jest też kwestia czasami samej mocy internetu. Samego łącza. Bardzo możliwe. Natomiast na Chromie wiemy, że w ogóle to jest rekomendowana przeglądarka do Do webinarów webinarów, tak. i do wszelkiego rodzaju form na żywo, więc polecam Chroma, jeżeli macie taką możliwość się przełączyć. W trakcie będą pokazywane filmy. Ty, ale Całkiem bo sporo. mamy challenge 90 minut, a ty tak oszukujesz trochę rzeczywistość, bo jeszcze nie odpaliłeś stopera, No a my już dobra, powinniśmy się odpalę. śpieszyć. Dobra, odpalam w tym momencie. Stoper odpalony, a ja mogę wam jeszcze powiedzieć, że w trakcie będziemy mieli pokazanych parę filmów i żebyście słyszeli, co tam w tym filmie się dzieje, to każdy z was będzie miał indywidualnie możliwość włączyć sobie dźwięk w lewym górnym rogu. Natomiast nie jest to bardzo
istotne, bo tam są tylko dźwięki tła. Tak. W sensie tam nie ma narratora, nie ma żadnej wielkiej opowieści. Jeżeli was interesuje, jaka muzyczka została użyta w filmie, to włączcie sobie dźwięk po prostu. Dobra, Paweł, no to co, zaczynamy. Czas już nam leci od jakiejś chwili. Tak. Pamiętajcie, że na czacie cały czas jesteśmy, widzimy, powiększyliśmy sobie nawet troszeczkę czcionkę. Panowi Szymonowi dzieciaki zjadają transfer, właśnie się przyznał. A, przyznał się, no dobrze, dobrze. Trzeba wszystkich na LTE przełączyć, a samemu brać internet domowy. No dobra. Co przed nami? Co przed nami? Przed nami parę produktów. Będą produkty od firm Alumaster, Aluplast, Aluprof, Brookvent, Building, Dekenik, Fuchr, Gealan, GU, Oknoplus, Arend Ditech, Sztirc i Jawal. No i będziemy mieli chyba nawet od Dekenika dwa produkty, bo jest tam spółka córka, która do niedawna funkcjonowała pod marką So Easy. I tam również będziemy mieli drugi produkt. No i mamy też producenta, który na systemie właśnie So Easy też coś zrobił. Z tego, co pamiętam. A tak, dobrze mówisz, dobrze, no, przygotowałeś się. Pewnie. Tak, będziemy Więc mieli... Dużo Dekenika jest dzisiaj akurat. Dużo Dekenika, ale nie tylko samych właśnie komponentów, a nawet gotowe rozwiązania. Jest z nami pani Klaudia, właśnie widzę na czacie. To też ciekawostka, taka mogę powiedzieć, firma Winghouse również dzisiaj robi webinar na temat odporności na włamanie klasy RC2 i licencji z okuć. To też jakby ktoś był zainteresowany już głębiej okuciami, to mogę polecić. Dobrze, idźmy. Tak, po kolei. Po challenge. No właśnie, a co jest istotne, nie będą to produkty alfabetycznie po firmach, tylko posegregowaliśmy je kategoriami produktowymi i chcemy zdecydowanie na początku pokazać produkty gotowe, dlatego że dzisiaj biorą w naszym webinarium udział również architekci. Tak. I myślę, że dla nich szczególne znaczenie będą miały produkty gotowe, które można wprowadzać w projekty. Więc od nich zaczniemy? Od nich zaczniemy. No i pierwszy system, pierwsze rozwiązanie to jest rozwiązanie od firmy Aluplast. Jest to system, którego nie można porównać do żadnego innego. No tak, zrobili sobie taką hybrydę, żeby być inni. Tak, i jest to bardzo takie, okazuje się, pożądane rozwiązanie, bo jest to rozwiązanie coś pomiędzy HST, czyli popularnymi przesuwkami. I PSK, prawda? I PSK, tak. Czyli tymi moim zdaniem trudnymi w obsłudze oknami. Ja nie jestem wielkim fanem PSK, natomiast tutaj mamy taką hybrydę, to znaczy system PCW, który ma bardzo intuicyjny, prosty system otwierania jak HST, a zarazem mieści się w dużo niższej półce cenowej. Tak. Czyli jeżeli chcemy spełnić swoje takie marzenia czasami jakichś pięknych projektów architektonicznych, ale wiemy, że no budżet tego nie wytrzyma, no to jest jakaś dobra opcja, żeby mieć właśnie takie pośrednie rozwiązanie, dzięki któremu będzie duże przeszklenie, ale jednak ten system okaże się tańszy w wykonaniu. System jest też tańszy ze względu na to, że ma mniejsze możliwości rozmiarowe aniżeli HS, natomiast ja nie widzę osobiście sensu najmniejszego w robieniu małych HS-ów. No tak. W sensie ideą HS-a jest to, żeby on był gigantyczny, tak? Natomiast jeżeli ktoś chce mieć wyjście na balkon, na taras, to jest to właśnie świetna alternatywa. No ale przejdźmy do tego, co tu jest napisane, bo mamy specjalistyczne okucia. Nie pamiętam, jak one się dokładnie nazywają, natomiast z pewnością są to okucia zaprojektowane specjalnie przez firmę Roto, system Aluplastu, i z tego właśnie połączenia powstał Smart Slide. Zaraz będziecie mogli zobaczyć w ogóle, jak on działa. Natomiast o wymiarach, jak mówiłem, no to mamy przeszklona konstrukcja o wymiarach skrzydła 1,50 m x 2,30 m. No więc jak sobie to zsumujemy, to przy schemacie C mamy prawie 6 metrów szerokości. Zaraz również schemat C zostanie. O, mamy od razu wiadomość, Roto Patio Innova. Tak się nazywa okucie dedykowane. To jeszcze były czasy, kiedy byliśmy w stanie na żywo na targach zobaczyć sobie Roto Patio Innova, bo pamiętam, że były na targach bodajże Bau albo na Fensterbau. Chyba już nawet na Fensterbau. Fenster możliwe, tak. Tam była światowa premiera. Tak, natomiast dlaczego to jest nowość? Dlatego, że produkt został premierowo w Polsce pokazany na tegorocznych targach Budma. Tak. Nawet uzyskał złoty medal targów 2020. Tak. No, więc czasy, gdzie mogliśmy się spotkać na żywo na targach, za nami, ale zobaczmy właśnie, jak to wygląda.
Jeszcze sekundkę, bo pan Marcin Szewczuk pisze nam na czacie, że w schemacie A całkowita szerokość 4 metry przy układzie asymetrycznym i ten układ asymetryczny też chyba będzie na zdjęciu, jak dobrze pamiętam. Tutaj też zapowiedź, że Mako też wprowadza do tego rozwiązania swoje okucie. Czyli rozwija się produkt. Rozwija się. Tak w ogóle polecam kontakt z panem Marcinem Szewczukiem po więcej informacji na temat systemu SmartSight. On wie więcej niż my w dwójkę, niż nasz realizator razem wzięć. Dokładnie, prawdopodobnie niż my wszyscy na czacie razem wzięć. Tutaj, tak. Dobrze, i zobaczmy, to jest właśnie zdjęcie z tych targów, o których wspominaliśmy, z targów niemieckich. Bardzo w ogóle podobała mi się wtedy ta budowa tych, zabudowa tych produktów. Przyznam, że troszkę na wystawę innowacji ściągnęliśmy ten motyw. Ściągnęliśmy ten motyw, to znaczy zaprezentowaliśmy produkty w kontrastowej ramie, tak, co dokładnie pokazało, gdzie jest produkt i gdzie są jego właśnie krawędzie. No i tutaj chyba widzimy schemat C, tak dobrze mówię? Te maksymalne możliwości jakby tego systemu, jeśli chodzi o szerokość. Ile mówiłeś? Prawie 6 metrów. 6 metrów, 5,8 z kawałeczkiem jeszcze. 5,85, tak. Jak dobrze pamiętam. A tutaj widzimy realizację. Zobacz po lewej stronie, jak fajnie przeszklony może być dom. Mamy oczywiście stałki na środku fiksy. No i po prawej, lewej stronie skrajnie mamy właśnie systemy SmartSlide. Czyli jeżeli ktoś nie ma potrzeby przeszklić całej ściany. Albo ambicji, żeby całość było przeszklone. No właśnie, do tego zmierzałem. Prawda. Natomiast mamy w tym miejscu film, który pokazuje zasady działania systemu. Jeżeli się nie mylę, to teraz powinienem go włączyć. Możecie Państwo na górze sobie uruchomić indywidualnie dźwięk, natomiast tak jak mówię, to jest tylko muzyka tła. Posłuchaj, a ja postaram się może coś tutaj opowiedzieć. Jest to animacja od firmy Roto, zrealizowana wspólnie z Aluplastem. Włączę Ci dźwięk, bo my mamy troszkę wyciszony. Jak widzimy, można stosować to w blokach, w wieżowcach. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie, aniżeli HS do takiej budowy. Klasyczny balkon taki, prawda? To też jest o wiele atrakcyjniejsze. Natomiast ja w ostatnim czasie oglądałem parę mieszkań, parę domów również i tam, gdzie było PSK i ludzie opowiadali, że to jest taki super system i w ogóle, no to ja tak trochę sceptycznie byłem nastawiony, nie jestem fanem PSK, no i właśnie to jest rozwiązanie, które jest bardzo proste, intuicyjne w obsłudze, a jest cenowo zbliżone właśnie do PSK. Jak dowiedziałem się w ogóle od pana Szewczuka, rozmawialiśmy na ten temat telefonicznie, powiedział, że kiedy ludzie wybierają, czy kiedy stosują, albo do jakiego systemu innego porównują SmartSlide, to właśnie rozkłada się to tak pół na pół. Nie ma ani jakiegoś wielkiego przechylenia w kierunku HS-a, ani w kierunku PSK. To jest właśnie to odszczelnienie przed przesunięciem. Bardzo fajna animacja pokazująca, jak funkcjonują okucia, jak w ogóle pracuje to okno. Ale będę miał jeszcze jedną niespodziankę za chwilę. Ciekawą. Mam nadzieję, że ciekawą. Ja udaję. Mogę udać za ciekawą. To są dobre w tym. Możliwości właśnie wymiarowania tutaj elastyczności systemu. No właśnie, bo nikt nie powiedział, że fix nie może być w środku, tak? Czyli stały element. No i właśnie. Tak to się prezentuje. No i właśnie, dla wszystkich, którzy są zainteresowani systemem, chcą się dowiedzieć nieco więcej, to już Wam tutaj jedną rzecz pokazuję. Film możemy powoli wyłączać.
jak widzicie, jest tutaj kooperacja dwóch dużych światowych marek. W tym miejscu, teraz następne zdjęcie. Czy mi się przełączyło? Nie, jeszcze się nie przełączyło. Teraz widzicie ten właśnie układ asymetryczny, czyli mamy stałego fiksa po prawej, stałe skrzydło, no i skrzydło ruchome po lewej, od środka oczywiście odwrotnie. Natomiast chciałem wam tutaj pokazać jedną rzecz. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zobaczyć więcej o tym systemie, a przede wszystkim porównanie, jak Smart Slide prezentuje się na tle HS-a i PSK, w tym momencie wysyłam wam link. Na dole powinien wam się wyświetlić link do filmu na YouTubie. Nieskromnie rzecz ujmując, filmu, który my zrealizowaliśmy na targach w Nadarzynie, na gotowym rozwiązaniu. Jak widzicie, jest to nowość, a zarazem bardzo dużo realizacji już jest w trakcie. Czyli to nie to, że ktoś sobie narysował, tylko to już działa i funkcjonuje. Tak, to nie są grafiki, to nie jest gra w Simsu, teraz tylko już widzimy, jak to wygląda na żywo. Pani Magda pyta, jaki rozmiar mogą mieć fiksy po bokach? Pani Marcinie, odpowie pan. Wydaje mi się, że jest to ograniczone samym wymiarem profili aluminiowych, przepraszam, profili z PCW, profili z PCW. No i jak pan Marcin od razu napisał, to zależy od szerokości skrzydła ruchomego. Cztery metry w schemacie A. Pan Paweł chyba mi... tak, Paweł Zajkowski napisał, gdzie jest link. To na wszelki wypadek udostępniam jeszcze raz. Wszyscy powinni... Potwierdźcie proszę, czy wam się wyświetlił. O, w widać? Tym momencie macie przez parę go? Sekund jest widoczny. Powinien być przynajmniej. Na wszelki wypadek mogę wam również na czacie wrzucić, jeżeli go nie widzicie. Złapany. Dobra, czyli super. Jest. Cieszę się, że to działa tak, jak powinno. I kolejny produkt. Kolejny produkt. Przechodzimy, a pan Marcin jest do waszej dyspozycji. Wierzę nie tylko na czacie, ale również gdyby trzeba było... Stoi na straży informacji dotyczącej Smart Slide. Drugi produkt to jest produkt, który budzi nadal bardzo duże emocje. Produkt, który pokazywaliśmy dosłownie w zeszłym miesiącu po raz pierwszy. Tak. Natomiast... A my na żywo widzieliśmy po raz pierwszy właśnie we wspomnianym Nadarzynie. I to była światowa premiera. To była naprawdę taka... Wystawa innowacji. Że pierwszy raz ktokolwiek pokazał ten produkt. W praktyce człowiek patrzy i widzi... Szkło. Szkło, tak. No i ewentualnie jakieś wewnętrzne elementy, no bo cała rama jest zabudowana w ścianach, w podłodze, tak. W suficie. Wszystko zlicowane. Ja mogę ci powiedzieć, że już trochę tych produktów zostało wyprodukowanych. Widziałem nawet wczoraj dwa. Jeden widziałem w showroomie, drugi widziałem w Centrum Badań i Innowacji. Mogę ci powiedzieć również, że są do niego testowane nowe napędy różnego rodzaju, no bo jednak jest to masa. Jak widzicie, możemy zrobić skrzydło o masie 750 kg i wymiarach do 4 metrów wysokości. No, więc to jest naprawdę ogromne możliwości też projektowe dla architektów właśnie, by w tak dużych konstrukcjach, no, żeby je zamieszać w swoich projektach, bo jak wiemy, teraz bardzo modne są te ogromne przeszklenia, no, idziemy w ten taki gigantyzm i no, to się bardzo podoba też architektom, duże i szerokie zastosowania daje ten system. To robi też wielkie wrażenie na klientach, prawda? Którzy myślą, zobaczy, że mogą mieć właśnie takie wyjście na taras, takie wyjście na ogród, otworzyć bardzo swoją przestrzeń i powiększyć optycznie dom. O co chodzi? No tutaj mamy system aluminiowy, gdzie tak naprawdę w tym designie mamy ukrytą zarówno ramę w ścianach, w podłodze i w suficie. Jest to wszystko, są zlicowane te skrzydła. Jeśli chodzi o te elementy łączenia, jakby połączenia skrzydeł, no to szerokość wtedy słupka jest raptem 25 mm, czyli nie zakłóca jak nam jakby tutaj tej formy przeszkleń. No i te ogromne wymiary, o których wspomniał Karol, szklenie pakietami szybowymi, więc też jest dobra izolacja termiczna. Można otwierać je ręcznie, ale też jest zautomatyzowana wersja, prawda, że mamy ukryte napędy i możemy otwierać za pośrednictwem smartfonów i tak dalej nasze drzwi
To, co najważniejsze, co firma Aluprof chciała tutaj osiągnąć, to to, żeby odpowiedzieć na potrzeby architektów. Oni chcą coraz mniej widocznych ram, coraz mniej aluminium. Absolutny minimal, prawda? Tak. Ma być. No i ten minimalizm ma swoje odzwierciedlenie w widocznym słupku środkowym. Zaledwie 25 mm to jest widoczna szerokość połączenia skrzydeł. A zobacz, jaki to musi być dramat dla konstruktorów. Tak się napracuje, żeby ładnie te wszystkie ramy wyglądały. To wszystko pochowane, nie widać, same szkło. To prawda. Natomiast tak jak mówiłem, na samym dole widzimy informację o tym, że napędy oraz centrale sterujące są schowane w profilach ościeżnicy, więc one nie są w ogóle widoczne, są zabudowane. Natomiast ja widziałem wczoraj dosłownie, że są testowane nowe napędy, różne alternatywy, nie powiem jakie, no bo no. To oczywiście tajemnice są. Natomiast wiem, że produkt jest bardzo się rozwija. Rozmawiamy o tym, bo warto zobaczyć właśnie, jak prezentują się okazale. Maksymalna wysokość 4 metry, pani Izabelo. Widzimy tutaj po pierwsze, jak jest zabudowany próg w podłodze i jak ten profil się chowa. Następnie widzimy przekrój, no i przykłady realizacji. To są właśnie przykłady, które otrzymaliśmy od firmy Aluprof. No i widzicie ten piękny salon. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka tam jest szerokość przeszklenia, natomiast zgadywałbym, że w granicach 12, co najmniej to, no, w granicach tak, 12 metrów. Tak. W układzie właśnie wspomnianym wcześniej schemacie C. To już pochwalmy się, jak to wyglądało na wystawie innowacji, może? A no właśnie, bo nie musimy pokazywać animacji, mamy gotowe zdjęcie. Zwróćcie uwagę, że to, co widzimy po lewej stronie i po prawej, jako czarne elementy niby ramy, to widzimy tak, bo jest taka perspektywa. Tak. Mhm. Natomiast na wprost patrząc, no, widzimy po prostu ścianę. No, no i tutaj chcieliśmy pokazać przede wszystkim, jak ten słupek wygląda. Tak. Naprawdę absolutny minimalizm. No i jak to wygląda, tu widzimy dobrze, jak wygląda próg, że on jest również, nie ma go, nie widać. Zero, tak? Cała rama jest zabudowana i widać praktycznie tylko szkło. Tutaj mieliśmy układ, schemat A, ale skrzydło, jak widzicie, jest do połowy otwarte. Pani Magda pisze, ale piękne. No, piękne. Ja mam kilku architektów albo obserwowanych, albo nawet znajomych na Facebooku i ja widzę, że oni z prezentacji różnego rodzaju wrzucają na Facebook Stories właśnie przykłady z konferencji czy zdjęcia. To pewnie częsty przykład jest. Bardzo częsty przykład, no bo to jest taki system, który pokazuje, w którym kierunku zmierza architektura. No tak, no, są oczekiwania i są rozwiązania dla tych oczekiwań. A zapomniałbym na śmierć, bowiem mamy animację od firmy Aluprof. Na górze możecie włączyć dźwięk, jak poprzednio przypominam. Zobaczcie, jak to wygląda nie tylko na zdjęciach. Wróg. No tutaj myślę, że to jest nawet więcej niż 12 metrów, tak patrząc. Animacja. Ciężko mi powiedzieć, natomiast zgaduję, że może mieć... To są kwadraty, prawda? To pewnie te 4-metrowe kwadraty. No to masz 4-4, no rzeczywiście. No to są takie idealne właśnie rozwiązania do takich projektów jak ten taki, nie wiem czy widziałeś, ruchomy dom, w którym obraca się część domu względem słońca i tak dalej, czy do tych nowoczesnych budynków naprawdę idealnie się wpasowują wizualnie tego typu rozwiązania. Mamy tutaj ten właśnie płaski próg. Pani Izabela pyta, widać, że zna system, to po pierwsze, bo mówi o schowaniu progu w systemie. Otóż, gdy nam się otworzy skrzydło, to tam jest taka drobna szczelina po nim powstająca, bo cały profil się przesuwa. I jest kilka koncepcji ze strony firmy Aluprof, jak ten próg przykryć. Ja dotychczas nie widziałem, pani Izabelo, gotowego rozwiązania z zakryciem progu. Nie podglądam nigdzie za kulis. Nie, bo akurat były oba zamknięte i nie mogłem się dostać do wnętrza, czy nie mogłem otworzyć, no bo były napędy w trakcie testowania. Ale prace chyba trwają. Prace trwają i to jest cel, który sobie stawia teraz firma Aluprof, czyli w momencie, kiedy otwieramy skrzydła, to żeby maksymalnie wyzerować próg i nie było takiego rowka. Dom kwadrantowy Roberta Koniecznego. Robert Koniecznego. Pan Robert Konieczny w ogóle ma... Pod Arki, pamiętacie Państwo? Tak, i od Domu Bezpiecznego również.
Tak, to prawda. W ogóle Bo on. związał się z branżą, A prawda? jak Był chyba. kojarzysz, jak się nazywa ten projekt, w którym jest ruchomy taras wraz z ruchem słońca się przesuwa? Właśnie o tym wspomniałem, o tym domu, ale nie pamiętam jak on. Może to jest ten. Kwadrantowy to jest. To jest Właśnie chyba ten, ten, tak. To tak. jest ten, o którym wspomniał pan Maciej. Warto też przy okazji tam zerknąć sobie na YouTube'a i zobaczyć, jak to funkcjonuje, bo tam trzeba było specjalne silniki wdrożyć, jakieś takie Wiesz, ja mam zapożyczone takie od poczucie, kolei. że wiele z tych projektów to są tak naprawdę pokazanie możliwości, Panie, pokazanie. coś tam mieszka, stać go było na fanaberie i sobie zażyczył, no. Tak, ale zmierzam do tego, że większość z tych rzeczy, na przykład taki dom bezpieczny, on nigdy nie No będzie to prawda, projektem, tak. który zostanie powielony, ale nie chodzi mi o to, że zostanie sprzedany w wielu kopiach, tylko że ktoś się tym zainspiruje i powtórzy ten dom, czy powtórzy te systemy zamykania. Uważam, że wiele z nich było niepraktycznych, choć pokazują właśnie Tak, możliwości dokładnie. technologiczne Jest i pytanie o to, architektoniczne. jakie okucie obsługuje ten system. Ja nie pamiętam akurat Ja też osobiście. nie, ja też Jeżeli nie. jesteś z Aluprof i mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, a szczególnie pan Dawid. No i co przed nami? Przed nami absolutna premiera, światowa premiera. Werble. O, pani Klaudia, dom optymalny już tak, dom optymalny Tak, to już zdecydowanie. zgadza się. Werble i I przechodzimy uwaga, do uwaga. premiery. Okno Premiera to plus. jest premiera firmy Okno Plus i słuchaj, ja celowo umieściłem po lewej stronie przekrój. Ja wiem, że tu mogło być zdjęcie. Mogłoby. Celowo umieściłem przekrój, żeby za dużo nie zdradzić na początek. I wyobraźcie sobie, że byłem dosłownie 2-3 miesiące temu, no chyba ze 3 miesiące temu, byłem w Krakowie, miałem okazję porozmawiać, no i firma zapowiadała, że będzie coś dużego, że będzie produkt, który będzie oknem aluminiowym, ale naprawdę niewiele droższym od okna plastikowego. I cała rzecz polega na tym, że okno aluminiowe może mieć bardzo, bardzo dobre parametry, współczynnik przenikalności cieplnej. Natomiast często barierą dla klientów była cena, bo ono było dużo droższe od okna plastikowego. Natomiast tutaj ta bariera została przełamana i Okno Plus zapowiadał wtedy, myślę, że się z tego nie wycofali, zapowiadał, że nieco może rynkiem okienno-drzwiowym zatrząść. No i dla wielu klientów może to już nie być bariera. Ale o co chodzi? Jest to okno aluminiowe, które powstało z połączenia profili aluminiowych Decalu, czyli z So easy. Soizy, i najbardziej przezierne szyby na rynku E-Class, która jest obecnie tak naprawdę również w trendzie Tak, bardzo ona ma dużym. najwyższy procent przenikania światła, czyli no, dzięki nim jest o wiele jaśniej w pomieszczeniach niż w przypadku klasycznej szyby. No i mamy informację, że pakiet trzyszybowy poprawia do 20% wydajność energetyczną okna. I tu mamy znowu parametry UG. Czyli UG dla już wiemy, co to szkła. znaczy. Dalej mamy informację o tym, i to będzie pokazane na zdjęciach, jak bardzo został ograniczony profil. I to jest to, co mówiliśmy na systemach O przesuwnych. tak, o tych trendach, prawda? Że jak najmniej ramy, jak najwięcej szyby i światła. No właśnie, i światła, żeby ta szyba również dostarczała światło, dostarczała energię słoneczną, ale nie przegrzewała domu. To Tak. jest wiele elementów, czy wiele często zaprzeczających sobie potrzeb, które trzeba ze sobą pogodzić. No i. No i tutaj jeszcze też warto według mnie wspomnieć o jednym. Jak się robi samochód wyścigowy, to się go próbuje uszczuplić z każdego kilograma, bo to jest zawsze przewaga później nad konkurencją. No i tutaj też Okno Plus jakby chciał skompaktować wymiary i udało mu się to w porównaniu na przykład z ich oknem Genesis. No i są rzeczywiście o wiele mniejsze te wymiary. Mamy tutaj właśnie między innymi złożenie ramy ze skrzydłem okiennym ma tylko 112 mm zamiast 122, czyli mamy w porównaniu z tym Genesisem, czyli mamy tutaj centymetr różnic. Z kolei złożenie skrzydeł ze słupkiem ruchomym wynosi 140 mm zamiast 180, czyli aż 4 cm udało się tutaj nadrobić. Padło pytanie o Solar Factor G. Ja miałem tą informację, Pawle. Miałem ją na pewno w prezentacji, którą otrzymałem od Okno Plusa, więc to nie jest tajemnica. Natomiast teraz nie chciałbym się przełączać, żeby tego szukać. Wierzę, że albo pani Izabela, albo Dawid na czacie nam odpowiedzą, bo wiem, że byli przynajmniej na początku. A jeżeli nie będzie takiej odpowiedzi, to ja, Paweł, na pewno ci to napiszę. Na pewno ci to napiszę, odpowiem. Jest też ciekawe pytanie o to, że skoro mamy tak mało miejsca tam, to
jest chyba mało miejsca na klamkę. Otóż tak by się wydawało, natomiast nie ma z tym problemu i to za chwilę zostanie pokazane, no bo celem rzeczywiście było to, żeby maksymalnie wyszczupić to okno. Zauważcie, że mamy po pierwsze ukryte zawiasy, ukryte, może nie do końca ukryte, ale zminimalizowane odwodnienia, listwy maskujące. Naprawdę tutaj wszystko ma na celu jak największe zwiększenie kontaktu z otoczeniem dużą przestrzeń oszklenia. No i UV na poziomie 0,68. Czyli bardzo dobrze. Tak, to prawda. Mamy dalej informacje o zasuwnicy. I jeszcze oczywiście okucia rozwierno-uchylne, okucia Select. I to są, jak dobrze kojarzę, okucia firmy Winghouse. Tak. Czyli mamy połączenie zrobione. O, jest. Dawid nam napisał G dla szyby E-Class 60%. O czym zapomniałem powiedzieć. Jest to takie właśnie połączenie profili od Deceuninck'a w technologii SoEasy. Mamy tutaj okucia Winghouse'a i mamy szyby od Saint-Gobain, najbardziej popularne obecnie, modne szyby E-Class. Idziemy dalej, bo tu mamy takie fajne porównanie, tak. Celowo wrzuciłem, porównanie do Genesis. Jak było, a jak jest, czyli poprzednia generacja okno plusa i ta najnowsza. Badania wstępne typu, czyli badania, które musi przejść każdy produkt przed wprowadzeniem do obrotu. I tutaj mamy po pierwsze wodoszczelność już wyżej o 400-600, o 600 paskali. Mamy również odporność na obciążenie wiatrem wyższą o jedną klasę i mamy tutaj po 400 paskali więcej. No i zobaczmy, jak ten produkt wygląda w całości. Zwróćcie uwagę, że naprawdę profile od strony zewnętrznej i wewnętrznej, ale od strony zewnętrznej po lewej stronie, naprawdę minimalne. Tak, to jest to super rozwiązanie. I cały świat idzie w tym kierunku. Jak byliśmy na Batima, to również nawet tacy lokalni, by się wydawało, francuscy producenci, również szli w takie jak najbardziej wąskie ramy okienne, więc no cały świat podąża za minimalizmem w tej chwili, który jest w modzie. Ja bym chciał powiedzieć od strony zewnętrznej o tych dwóch drobnych elementach białych, które widzicie w rogach. Po pierwsze, to są odwodnienia. Po drugie, one nie muszą być w tym kolorze, mogą być w kolorze skrzydła. Podejrzewam, że to jest zrobione tak, żeby tutaj tak, na grafice było to widoczne. Natomiast widziałem w showroomie, że one mogą być w kolorze okna i są naprawdę niezauważalne. To nie jest tak jak w oknach chociażby PCW, takie duże, naprawdę widoczne z daleka. No i tutaj mamy jeszcze bardziej szczegółowe pytania od Pawła Zatowskiego. Dobrze, słuchaj, zrobimy wyjątek. W związku z tym, że jest to naprawdę światowa premiera, to ja otworzę materiały. Czy to mi się otworzy? Tak. I jadę po tych materiałach. Naprawdę dostałem tego bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze, kolory standardowe mamy 5. Antracyt, czarny, jasny, szary, terra, brown, biały. To są kolory standardowe, podstawowe, podkreślmy. Z pewnością jest możliwość wykonania innych, natomiast to wpływa oczywiście na cenę, no bo magazynowanie, tak. czy no to już każdy producent robi w ten sposób, że ma pewne widełki cenowe dla różnych grup kolorystycznych. Sprawdzę, jakie padło pytanie. Ale SoEasy ma swoją własną lakiernię, więc chyba w ogóle nie ma problemu. Tak, pani Iza już odpowiedziała, jest dostępna kolorystyka drewnopodobna, szyby E-Class dwukomorowe. Mamy już od razu. Dziękuję za wsparcie w tych odpowiedziach. No i co? Idziemy dalej do następnych produktów. Tak. Ja myślę, że w ogóle ten produkt jest na tyle ciekawy, że polecam wam spojrzeć na tak zwane YouTuby. Na tak zwanych YouTubach jest już dostępna animacja po niemiecku dla niemieckich klientów firmy Okno Plus. Zobaczcie animację na temat tego produktu. Znalazłem to, natomiast jeszcze wrócimy do profili Decalu 88, tak. Więc to nie jest koniec, a tam będziecie mogli zobaczyć też, jak to wygląda, będzie także film pewien i na tym filmie więc będziecie mogli zobaczyć. Będziecie też widzieli troszkę, jak jest właśnie zbudowane nowe okno plus. Praktycznie tak. Całe. No i co, no mamy światową premierę za sobą, odnotowaliśmy.
No i cieszę się, że akurat na naszych łamach takie rzeczy się dzieją. I tu mamy teraz nowość na rok. A, już Dawid napisał, że po polsku, niemiecku i angielsku są. No, żałuję, że wcześniej nie widziałem, bo znalazłem tą po niemiecku i nie chciałem po niemiecku filmu wrzucać w tym miejscu. Natomiast rzeczywiście są te animacje, są one gotowe. Polecam zobaczyć, jak piszecie nazwę produktu, to nie powinno być problemu. No i co? I znowu minimalizm. Znowu minimalizm i znowu systemy przesuwne. Czyli hasło minimalizm jest sponsorem tego odcinka. Tak, i tu mamy system DP180 z wąskim słupkiem od firmy Jawal. Jest to nowość na rok 2020. No i po pierwsze mamy grubość wypełnienia 63 mm z możliwością montażu od strony zewnętrznej, przekładki, które eliminują efekt bimetalu i to jest dosyć skomplikowane, powiedziałbym. Tak, natomiast będziemy mieli taki film, który chciałbym Państwu pokazać, on mam nadzieję więcej wyjaśni. No i co, pełna automatyzacja, czyli tak naprawdę już powoli standard w tak dużych przeszkleniach. Tutaj akurat dzięki nowoczesnemu mechanizmowi e-Power, on pozwala na sterowanie procesem otwierania za pomocą wszystkiego tak naprawdę, bo i telefony, i jakieś linie papilarne, możliwości jest naprawdę od groma. Wydaje mi się, że e-Power to jest napęd od firmy GU. Mieliśmy okazję ten napęd wielokrotnie przetestować i zobaczyć, więc rzeczywiście to działa i z dowolnego miejsca na świecie można sterować swoim oknem. No jeszcze ten minimalizm, co podkreśla, na pewno ta szerokość zejścia skrzydeł, która jest raptem 47 mm. No i wszystkie schematy systemu DP180, czyli naprawdę jest tu wiele wariantów. No i również zabudowa z górą, dołem, po bokach. Widzimy tylko i wyłącznie elegancką i gładką powierzchnię profilu, gładką, czyli tą stronę wewnętrzną. Można powiedzieć, że widzimy listwy przyszybowe czy ramki między pakietami. Przepraszam, ramki między szybami w pakiecie szybowym. O, tak powinienem powiedzieć. A ja od razu wiedziałem, o co ci chodzi, o które no miejsce. No tak, wydaje mi się, że każdy mniej więcej wie, natomiast powinienem tak poprawniej mówić. Trochę mam, przyznaję, kwadratową głowę, bo ciężkie dni za mną, bardzo pracowite. No ale cóż, pokażmy animację, którą dostaliśmy naprawdę premierowo od firmy. O, Dawid wrzucił animację do poprzedniego produktu Okno Plusa. W języku polskim pewnie. Pewnie w języku polskim, a ja przechodzę do animacji, którą dostaliśmy od firmy Jawal. Naprawdę w ostatniej chwili, bo ona została stworzona na potrzeby naszego dzisiejszego webinarium. Czyli mamy też premierę filmu u siebie. Tak, mamy premierę filmu, proszę, zgadza się. Same premiery i minimalizm. Świetne wrażenie robią te animacje, trzeba powiedzieć. A, ja wyciszyłem Państwu dźwięk, ale już go włączam na górze w lewym rogu. Możecie również sobie włączyć indywidualnie jeszcze. Ja myślę, że przy tych animacjach to ten Jałuplow to chyba sąsiedzi, bo po podobnym stylu osiedla musi być wykonane. No i tutaj też widzimy, jakie są maksymalne wymiary skrzydła. To jest 3 metry na 3 metry z kawałkiem. No i odchudzenie słupka. Fajnie pokazane. Czyli nawet okna chcą być fit. Taka moda, co zrobić. Nie, tego wymaga ale rynek. Teraz tego, zamknięte, tego wymagają architekci, żeby rzeczywiście odchudzać konstrukcję. No i zobaczcie właśnie Państwo, jak to pięknie może wyglądać. Ja nie chcę tutaj oszukać, natomiast wydaje mi się, że proszę mnie sprostować, jeżeli ktoś z nami na czacie jest i ma w tym zakresie szerszą wiedzę. Natomiast nie wiem, czy się nie pomylę. Wydaje mi się, że system może być pod różnymi kątami łączony. Na pewno było tak w nowym, najnowszym produkcie firmy Jawal, to był Morview, tak. Natomiast nie zdziwiłbym się, wydaje mi się, że również DP180 może być łączony pod... O, pan Artur już odpisuje. Pan Artur zaraz mnie tutaj wyjaśni. Challenge teraz ci robi. Panie Arturze, czekamy na wiadomość od pana. Potwierdzam. O, jest.
Ale zobacz. A ciekawe, nie, jaki kod? Może pan chciałem powiedzieć, że nie mamy tego w prezentacji, a jednak się przygotował. W głowie jest. Tak to jest, jak właśnie. To może taka informacja do wszystkich, którzy to oglądają i tak myślą, a może mój produkt by się tam znalazł. Tak, może się znaleźć, natomiast przyznaję, że tak naprawdę najwięcej wiedzy czerpiemy z tych spotkań, z konferencji, jak nas zapraszacie, jeździmy do fabryk, widzimy, jak to jest produkowane, możemy to dotknąć, spróbować sami, a nie tylko materiały, które dostajemy mailowo, no bo to jest co innego. Ciężko sobie jest wtedy wyobrazić na podstawie materiałów, jak coś wygląda, no, jak możemy to dotknąć, otworzyć, powąchać. Więc skąd wiedziałem o tym, co potwierdził pan Artur, stąd, że byłem na prezentacji firmy Jawal w Józefowie i rzeczywiście tam zostało to pokazane i takie rzeczy się wyłapuje potem. No. Więc to jest na pewno coś bardzo oryginalnego, że te skrzydła w systemie DP180 mogą być pod różnym kątem łączone i możemy fajną bryłę sobie stworzyć. Że warto Karola zapraszać na tego typu prezentacje, bo jemu później to w głowie zostaje i się przydaje na webinariach. Ja sobie obiecałem, że będę coraz mniej takich szkoleniowych wyjazdów robił, no bo jednak wiele pracy czy wiele realizacji jest innych do zrobienia, natomiast zawsze znajdę czas na naukę i bardzo chętnie, jeżeli tylko będziecie mieli jakieś ciekawe pomysły i chcieli mnie zaprosić, to zawsze. Czasami zdarzają się też takie indywidualne pokazy, indywidualne wycieczki po fabrykach, to jest super. No tak, indywidualne zawsze lepsze. Wczoraj widziałem niesamowitą lakiernię. Byłem w Centrum Badań i Innowacji. Czego ty nie widziałeś? No naprawdę, tak ciekawe rzeczy. Challenge, pamiętaj, 90 minut. Pamiętajmy, że na czacie jest pan Artur z nami, może więcej o systemie DP180 powiedzieć. Z ciekawości chętnie podpowie pewnie. Ostatnio się dowiedziałem, co to jest DP. Co to jest DP? DP? Dual coś? Nie, drzwi podnoszone. Nie, drzwi przesuwne. Drzwi przesuwne, przepraszam, drzwi przesuwne, pomyliłbym się. I po polskiemu. A co znaczy 180? To jest głębokość zabudowy, czyli znaczy głębokość profila. Więc wiemy, co to jest DP180, natomiast ja dostałem wiadomość na czacie, żeby wrócić na naszym moderatorskim czacie, mamy taki osobny, specjalny, żeby wrócić do filmu, do animacji od firmy Okno Plus. Zatem przepraszam za to, że nie pokazałem tego wcześniej w tym momencie na żywo. Zmiana dla Was, animacja z premiery Okna. No właśnie, jak to przeczytać? Czy Reveal? Reveal. Reveal brzmi jak rewelacyjny. Tak. No dobra. Zaraz nam Dawid napisze. Fonetycznie poprosimy Dawidzie. Fonetycznie. Dla prostego... Reveal. No widzisz, Reveal. Czyli... prostego ludu. Tak, trzeba. To są właśnie te odwodnienia, które zostały zaznaczone. Ale podkreślam, że nie muszą być w tych kolorach. Dokładnie. Nie muszą być odznaczające się. Tutaj zostały tak pokazane, żeby właśnie... i było widoczne. I to jest szczególnie ważne również, że jest naprawdę reveal nawet, widzisz? Odkryć, odsłonić. No i właśnie, tutaj jak mało tego jest tych załamań. Ludzie, takich standardowych. Ludzie, czemu by tak mało w tych oknach robić? Już Dawid potwierdza, odwodnienia są w standardzie czarne. Tak. No i skąd ja to wiem? Też mi nikt tego nie napisał, też gdzieś ktoś mnie zaprosił do showroomu, ja widziałem, dotykałem i to się zapamiętuje. A powiem ci, że producenci już robią coraz mniej okna w oknie i za niedługo już w ogóle będą robić nic. No właśnie, to jest trudne, no bo chcemy pochwalić się oknami, chcemy się pochwalić tym, co robimy. Coraz mniej chcemy ich pokazać. No, musi być funkcjonalność, muszą być parametry, muszą spełniać swoją funkcję, coraz więcej tych funkcji, bo bezpieczeństwo, akustyka. Zarządzanie budynkiem już w tym momencie, prawda? Tak. To, coraz więcej tych zadań przed tym naszym produktem stoi. Coraz więcej zadań, a zarazem chcemy, żeby było tego okna coraz mniej, czyli jakby było go coraz mniej widocznego. No. Paradoks. I trzeba to pogodzić. Przejdziemy do czegoś, co oknem nie jest, ale z nim pięknie współpracuje. Nie wiem, czy widziałeś, zanim przejdziemy do tego. Wiadomość na czacie. Od pana Pawła, nie znam pana Pawła, bo zrobiliśmy dzisiaj tak, że nie wszyscy muszą pisać nazwiska. Jeżeli nie chcą, to nie muszą. I jakiś pan Paweł. Paweł. Gratulacje, Artur, jeden z najlepszych HS-ów na rynku. To odnośnie systemu DP180, który jeszcze widzicie na ekranie. Taka opinia się pojawiła. Idziemy do następnego produktu. Co tu mamy? A, no właśnie, mamy informację od firmy Building Shutter System, natomiast sam produkt nazywa się Building Screen. Building Shutter System to nazwa firmy, natomiast Building Screen to nazwa produktu. No i co to jest? Po pierwsze,
O, już się bałem, że się wam nie wyświetla. Jest to osłona, zewnętrzna, która dzięki zastosowaniu nowej technologii, tam również jest, oczywiście widzimy to na zdjęciu, panel solarny. Tak? No i co mnie zaciekawiło, czy trochę zaskoczyło, że możemy nawet 60 dni przy braku słońca korzystać. Czyli nawet przy zaciemnieniu słońca przez dwa miesiące będzie nam funkcjonował ten system. Tylko nie możemy oczywiście wtedy zasuwać w jedną i z powrotem cały dzień, tak? Jakby dwóch działań dziennie, tak? On był chyba policzony wtedy. Tak. Dwa cykle dziennie wykona. No i możemy to stosować nie tylko na nowych systemach, możemy to zastosować na oknach czy na otworach, które są w budownictwie zabytkowym. Tak, dla branży renowacyjnej to może być bardzo istotne, gdy chcemy zwiększyć też komfort użytkowania budynku, a niestety mamy pewne ograniczenia techniczne, bo nie możemy za mocno ingerować chociażby w bryłę, prawda? No i to jest... Dlaczego umieściłem to w tym miejscu? No bo mówiliśmy o systemach dużych, przeszkleniach, o coraz większej powierzchni szkła, szkło się nagrzewa, no tak. Przez szkło w domu robi się termos po prostu. Znaczy, zimą jest fajnie patrzeć przez potężne okna, ale latem niestety odczuwamy wtedy te wpadające promienie. Latem takim popołudniem jest też super przyjemnie, prawda? Natomiast w ciągu dnia, jeżeli to jest zamknięte, to się naprawdę bardzo nagrzewa. No i jak się okazuje, ta Solar Screen, produkt, który pokazujemy, nawet 92% ciepła pochodzącego ze słońca zatrzymuje, czyli musimy cały czas domu klimatyzować. No i niemal całe promieniowanie UV. 99%. No i jeszcze jedna ważna informacja, profil ekstrudowany. Ekstruzja to jest w ogóle ciekawe pojęcie, ja się o tym niedawno dowiedziałem, na poprzednim webinarium tak, tłumaczyliśmy, więc nie będziemy do tego wracać. Natomiast profil ekstrudowany aluminium wytrzymuje, dzięki zastosowaniu tego profila, znowu o tym rozmawialiśmy tydzień temu, no i nie pamiętam, profila chyba było i rozkminialiśmy, czy jest profilu, czy już profila. Sprawdzę, nie, nie sprawdzaj, nie sprawdzaj, bo się znowu, Paweł, mamy czas, challenge 90 minut, no co ty. 130 km na godzinę wiatr, tak. 130 km na godzinę, więc nie ma dylematu z tymi profilu, ktoś nam napisał. Profilu, a w bierniku profil. Dobrze, dalej. A nie profila. Wiele możliwości kolorystycznych, stopnia otwartości tkaniny, rodzaju napędu, no i wybór sterowania, czyli możemy pewnie pilotem, pewnie możemy z włącznika naściennego. Tak. Sterowanie telefonem to już prawie każdy napęd to ma. To w zasadzie jest tak, standardem się stało. No i co? Szeroka kolorystyka, jeśli chodzi o dobór. No i mamy też różnego rodzaju stopień otwartości tkanin, rodzaje napędów są też elastyczne do wyboru. Ja jestem na takiej grupie na LinkedInie i na Facebooku, grupie zajmującej się montażami, realizacjami osłonowymi i naprawdę to jest coraz popularniejsze przy tych coraz większych przeszkleniach, żeby stosować właśnie tego typu osłony i tego typu elementy zaciemniające. No nie zawsze ktoś chce mieć ciężką żaluzję. No one może nawet nie muszą być ciężkie, ale to jest zupełnie inny charakter. Wydaje mi się, że jednak tego typu osłony są najskuteczniejsze, jeśli chodzi nam już o zatrzymanie słońca na zewnątrz. Żadna żaluzja. O, mamy odpowiedź od pana Mikołaja, od razu adres świetnie mailowy, po więcej informacji zapraszamy. Zachęcamy do kontaktu z panem Mikołajem. Natomiast ja ci powiem o jednej rzeczy, którą autentyk sytuacja, porównanie właśnie chociażby żaluzji do takiej osłony materiałowej. Otóż nie ma dylematu, że nagrzeje nam się przestrzeń pomiędzy szybą a osłoną, bo słyszałem taką historię o tym, że zasłonięta została żaluzja, ona się nagrzewała, było bardzo gorąco, no i do screena, właśnie do żaluzji, no bo ja nie powinienem mówić do screena, tak, oczywiście. I żaluzja ta spowodowała, że całe ciepło od szyby odbijało się z powrotem od tej żaluzji i szyba pękła. Nie ma tutaj takiego ryzyka absolutnie, natomiast również ogranicza ten dostęp ciepła. Czy jest możliwość dołożenia solar screen do istniejących okien i systemów typu slide? Panie Mikołaju? Myślę, że pan Mikołaj nam potwierdzi, ale ja na zdjęciach widziałem, że oczywiście tak. O, no właśnie, wcześniej powiedziałem, że nie musi to być nowe budownictwo. Dokładnie.
I mamy to nawet chyba na zdjęciach. Tutaj mamy, zobaczcie, że mamy zastosowanie w zupełnie takim niestandardowym murze, natomiast nie widać elementów łączeniowych i nie pozostawia ten system, ten screen nie pozostawia śladów po montażu, więc nawet jak zdemontujemy, no to nie powinno być dylematu z jakimś konserwatorem zabytków. Napęd dosyć zgrabnie wygląda, prawda? Mimo wszystko, że mamy tutaj napęd, który jest w stanie kumulować na tyle dużo energii, że przez 60 dni wszystko nam funkcjonuje nawet bez słońca, to zarówno ten panele solarne, jak i cały mechanizm no, mieszczą się w... No, niemocno ingerują jakby tutaj w stronę wizualną okien. No i bardzo często mieszczą się we wnęce, jak przed chwilą to widzieliśmy na zdjęciu. Tutaj mamy po prawej stronie zamontowane we wnęce z prowadnicami bocznymi. No i mamy zamontowane nawierzchniowo, jak widzimy, tak. Znaczy nawierzchniowo. Jest pod progiem, ale nawierzchniowo w tym sensie, że po bokach nie jest schowane we wnęce. Na naszych systemach bateria jest schowana w skrzynce. No tak, właśnie dowiedzieliśmy, że... Tutaj akurat na tych zdjęciach tego nie widać, ale mogę cofnąć do poprzedniego. Tutaj widzimy, że napęd jest ukryty za pewnym miejscu pod panelem solarnym, czy obok, no ale wiemy, że w tej skrzynce. Pan Mikołaj wyżej na czacie podał maila do siebie, więc zachęcamy po więcej pytań. Znacznie ponad setka uczestników, więc cieszę się, że jesteście z nami. A ile bo nie widzę? Pokaż. Dużo ponad setka. No, to dobrze. Pokazałem ci. Dziękuję. Żeby nie było. No, nic nie mam między sobą. Idziemy dalej. Pan Mikołaj jeszcze coś nam na czacie doprecyzowuje, czy wyjaśnia. Tu jesteśmy. Ja się trochę zamyśliłem, przepraszam. No i idziemy dalej. Kolejny produkt to również jest, nie jest gotowy produkt, ale jest produkt bardzo pożądany. Otóż coraz częściej, czy coraz głośniej, szczególnie w tym okresie początku roku, mówi się o smogu. I problemem bardzo jest to, że chcemy wietrzyć, chcemy zarazem mieć czyste powietrze, chcemy wentylować, no bo to jest konieczne, szczególnie w nowych, nowych budynkach, pytanie, czy inwestować, które są szczelniejsze. Wiele tysięcy w oczyszczacze powietrza, gdy mamy dużą powierzchnię do oczyszczenia, to musiałoby być ich co najmniej ze dwa, no bo mamy różne układy pomieszczeń, więc to są poważne inwestycje. No i to jest problem nie tylko tak naprawdę zimą, czyli kwestia smogu, ale również jeżeli mamy alergików, to oni doskonale znają problem, to jest akurat ten okres, gdy wszystko pyli, więc też to jest kwestia też problemów wiosennych. No i zobacz, no bo nowe budownictwo charakteryzuje się tym, że ma systemy wentylacji, na przykład jak rekuperacja, odzysk ciepła. Raczej nie jest to już wentylacja tak, jak kiedyś się robiło. Uwaga, dalej się spotykam z takimi sytuacjami karygodnymi po prostu, że na przykład robimy nieszczelne okna po to, żeby wentylacja była. W sensie nieszczelne, mam na myśli nieszczelnie zamontowane, po to, żeby była wentylacja. No nie. No zimą to odczujemy ten pomysł. Tak zwane przysłowiowe firanki będą wiały. Więc no nie, teraz zasady są takie, żeby montować możliwie najszczelniej, szczelniej, jak dobrze pamiętam, na zewnątrz niż wewnątrz. A to w ramach samego systemu, prawda, okiennego już możemy kombinować. Więc producenci okien wyprzedzają się w pomysłach na wentylację. No i tutaj mamy rozwiązanie tego, czyli filtr od firmy Brookvent Nova Air. Filtr ten to jest nowość. W ogóle nie dodałem, to jest absolutnie nowość. W ogóle wszystkie tutaj są nowości, więc to powinno być oczywiste. W ramach tego webinarium, no bo staramy się to weryfikować tak, jak jest to możliwe, żeby tu były tylko nowości. No i 93% skuteczności zatrzymywania pyłów PM2,5. O, jest kiedyś wycinano uszczelki w oknie i wklejano płaskie. No i po co to kupować super okno, tak, żeby je rozszczelnić, po co ktoś wymyśla, jak ma być zrobione uszczelka i no wiadomo, kiedyś tak się robiło, tak? Tak. Natomiast teraz inne rozwiązania na to są. Sześć kolorów palety RAL do dyspozycji, łatwe w czyszczeniu i konserwacji, z tego co pamiętam wystarczy to zdjąć, umyć siatkę i włożyć z powrotem. No i co ciekawe, jest to kompatybilne z większością nawiewników, które są dostępne na
budynku. Więc no właśnie, bo to nie jest nawiewnik, tylko prawda? Filtr tak. pod nawiewnik. No i tkanina. Na samej górze mamy informację. Tkanina zapobiega przy dostawaniu się alergenów, smogu, no i również chroni przed owadami. Co ciekawe, jest to, jak dotarłem do informacji, jest to tkanina tak zwana Respilon R. Ona była kiedyś bardzo, bardzo promowana przez ekookna jako siatka przeciwsmogowa. I ja mam nawet taką siatkę, wycinek takiej siatki, taki fragment w domu. Jest ona naprawdę gruba. Jest to cienki materiał, ale taki sztywny, taki bardzo charakterystyczny. Ciężko to pomylić z czymś innym. Lekko zaciemnia, prawda, szybę, jak już jest zamontowane. Z tego, co ciekawe pytanie. Czy można zamontować w istniejących oknach w bloku? Teoretycznie? Tak, w zależności od tego, jakie nawywniki zostały zastosowane. Jak ktoś się z nami na czacie z filmy Brugwen, to prosiłbym o informację. Można. To już się domyślam, że pan Tomasz jest właśnie tą osobą. Montaż wewnątrz mieszkania, więc bezproblemowa konserwacja, absolutnie, a nie na zewnątrz, nie ma tutaj problemu. A jak się ma to do wydajności nawiewnika przy założonej różnicy ciśnień? No to już szczegółowe pytanie. O, Jadwiga Madziar, sama wymieniałam. Jadziu, sama wymieniłaś tak osobiście, czy jednak męża zaangażowałaś? Nie, nie, nie. Czy był potrzebny do tego technik? Może o, tak. Właśnie czy... tak. Jakbyś nam potwierdziła, jeżeli to jest na tyle proste, że możemy to sobie kupić i sami zamontować, to już w ogóle pokazuje, jak łatwym systemem to jest do instalacji. No tak, ale jestem przekonany, ja jestem na przykład na takim etapie, kiedy rozmyślam o tym. Czyli sami, bez jakiegoś montażysty, bez jakiegoś specjalisty mogli to zamontować. Ja jestem na tym etapie, że myślę, jak powinien być skonstruowany, jakie technologie powinien mieć dom, więc zdecydowanie przy rekuperacji, przy myśleniu o szczelnych, ciepłych oknach no chcę mieć szczelnie, żeby nie wydawać za dużo na ogrzewanie, tak. A zarazem chcę, żeby była wentylacja i chcę mieć dostęp do świeżego powietrza, żeby nie było wilgoci, żeby nie było problemów z jakimś grzybem. To są problemy tak zwanych termosów nowych domów bardzo szczelnych. Trzeba wentylować, no i to jest dobre rozwiązanie do tego. Ja mam swoją drogą zamontowaną tą siatkę, no akurat nie nawiewnik, tak jak Jadwiga nam napisała, tylko mam siatkę. W grafice, jak to wygląda właśnie. Właśnie. To, co jest zaznaczone na czerwono, ja specjalnie wykorzystałem zdjęcia, które dostaliśmy od firmy, które mają zaznaczony wyraźnie element filtra. To jest montowane pod nawiewnikiem, bardzo prosta wymiana. Jak napisał nam pan Tomasz, dwie śrubki i zrobione. Bieżące czyszczenie pod wodą, wymiana raz na 2 lata. I mam również grafikę, którą ściągnąłem z materiałów firmy Brugwent o siatce Respilon. Czy Repsilon chyba się nazywa, Repsilon R. Na stronie firmy Brugwent można znaleźć więcej informacji, nawet pokazane testy tej siatki, zatrzymuje pyły PM10, PM2,5, wszystkie najbardziej szkodliwe substancje smogowe. Zwróćcie uwagę, że kiedy w ogóle pomiary smogowe są wykonywane, to są tam podawane te natężenia substancji PM10, PM2,5 i PM5. No i Respilon. Zając życie... Właśnie w tym okresie takim grzewczym pewnie trzeba częściej czyścić taki filtr, ale jak pan, zapomniałem imienia. Tomasz? Pan Tomasz? Chyba, tak, pan Tomasz napisał. Łatwo możemy ściągnąć, umyć pod bieżącą wodą cały filtr i go ponownie zamontować. Ja patrzę na listę uczestników, bo żegna się z nami pan Artur. Panie Arturze, dziękujemy, wszystkich innych prosimy o pozostanie. Przed nami ostatni produkt przed przerwą. Dokładnie. I za chwilę będzie ta mała przerwa. Artur wyczuł już przerwę nosem. Wyczuł przerwę nosem, to może pan Artur zostanie z nami jeszcze do przerwy, te 3 minutki. Jeszcze 3 minuty, panie Artur. Obiecaliśmy, że wrócimy do dekalu, do profila, na którym, kurde, znowu profilu? Mam ten problem. Do profilu, na którym został stworzony między innymi reveal, o którym tak mówiliśmy wcześniej. Dekalu, profilu. Dekalu, tak, tak, dokładnie. Dekalu, co ciekawe, 88, alu, no to już wiemy, doors. Że to jest aluminium folding doors, czyli tak zwana harmonijka popularnie. Bardzo dużo tego typu systemu widzieliśmy we Francji. Prawda? We Francji było tego mnóstwo. Mhm. Zauważcie, że to, co z czym mi się kojarzy Francja, to te piękne ogródki przy restauracjach, to te piękne ogródki tuż przy ulicy, gdzie restauracja jest od razu powiększona i ludzie dosłownie siedzą, co ciekawe, tak jak my, czyli
tyłem do restauracji, przodem do ulicy, siedzą, rozmawiają, tam jest taka kultura. Uwielbiam to i bardzo często tam się stosuje harmoniki. Właśnie, czyli tak zwane, tutaj dekanik nazywa to folding doors. Widziałeś to pewnie na żywo, bo niedawno byłeś z wizytą w So Easy, widziałeś? Tak, i zaprezentujemy film. Zaprezentujemy film z tego. No i tak, jakie mamy możliwości? Wysokość do 3 metrów, badanie umożliwiające do 3,5 metra już są na ukończeniu, czyli dekanik pracuje nad tym, żeby powiększyć te możliwości. No i też, żeby były cięższe, też nad tym pracuje. Na razie 150 kg, ale docelowo 200. 150 w przypadku harmoniki to i tak już jest bardzo dużo. Tak. To i tak już jest dużo, będzie 200 kg. Specjalny system regulacyjny, dzięki któremu wszystkie skrzydła są produkowane o tych samych wymiarach i nie trzeba skrajnych skrzydeł docinać z domiaru. Tak. To jest szczególnie istotne z punktu widzenia producenta. Dla producentów bardzo duża wygoda. Dalej, niski dolny próg, możliwość licowania z posadzką bez barier, to jest ważne, szczególnie to w krajach... To też jest ten trend, prawda? Tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest szczególnie ważne w krajach południowej Europy, gdzie społeczeństwo jest starsze, starzeje się i w ogóle w Europie się starzeje, ale zauważyłem, że na południu Francji, na południu Europy, Francja, Hiszpania, Włochy również, to są bardzo popularne rzeczy, że progi powinny być... Tak. Całkowicie zlicowane z podłogą. To jest istotne, myślę, że każdy rodzic to potwierdzi, że to nie jest tylko kwestia osób starszych, ale w przypadku dzieci, które no, w zasadzie potrafią na prostej drodze się też przewrócić, minimalizujemy, przynajmniej w tym wypadku, przewrotki akurat przy wychodzeniu na taras czy do ogrodu. Stabilny zawias dolny z podwójnymi rolkami, będziemy mogli zobaczyć między innymi, jak jest prowadzenie po tej szynie, jak to wygląda. Bardzo wąskie złożenia skrzydeł, dowolność w ustawianiu kierunku, otwieranie się skrzydeł, szybkie szklenie i składanie, technologia So Easy to również ma znaczenie z punktu widzenia producenta. Ale akurat So Easy nas do tego przyzwyczaił, że w przypadku samego montażu to oni do absolutnego minimum jakby te kwestie montażowe. To jest bardzo ważne, ja byłem teraz całkiem niedawno w dekaniku, nagrywaliśmy film z showroomu, zaprezentuję go również Państwu. Natomiast to jest ważne właśnie, że byłem i bliżej poznałem tą myśl So Easy i ta ideologia bardzo, bardzo do mnie przemawia. Zaraz będziecie mogli zobaczyć, na czym to polega. Doszczelnienie między skrzydłami, na to również bardzo zwraca uwagę firma Dekanik i podkreśla to przy swoich materiałach. I w tym momencie szukam dla Was filmu, który został nam przygotowany. Jest Decalu Folding Doors, jak poprzednio. Sami sobie regulujecie dźwięk, tu jest tylko podkład muzyczny. Film, podkreślam, został, czy animacja została specjalnie przygotowana na potrzeby naszego dzisiejszego webinarium. Kolejna premiera. To są dane na chwilę obecną. Tak, mówiliśmy, że będą. Może być lepiej. No właśnie, już wkrótce. Uprzedziłem to, co zostanie pokazane, czyli 3,5-200. Symetria w przypadku tych harmonijek jest moim zdaniem w ogóle szczególnie ważna. Obniżony próg, to również istotne, możliwe do zabudowy. I zobaczcie, tu będzie, to jest chyba wycinek naszego materiału nagranego w Czosnowie, w siedzibie firmy. I tu widzimy prowadzenie właśnie po tych rolkach, a krótkie to jest, więc będzie możliwość zobaczyć jakby na pełnym materiale. Pierwsze skrzydło normalnie otwieramy, dalej się to pięknie przesuwa. Na schemacie jest to dobrze pokazane. No i to szybkie szklenie. No. Hasło szybkie kojarzy nam się z tą wizją. So fast. So fast. No i dobrze. Obiecałem, że pochwalę się filmem, który my zrealizowaliśmy, więc uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. Ja wrzucam w tym momencie link. Wszystkich zainteresowanych proszę o naciśnięcie.
Jest to film, który zrealizowaliśmy w Czosnowie, w siedzibie firmy Dekenik. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Oprowadził nas pan Jasiński po showroomie, powiedział, na czym polega różnica między tym systemem a wszystkimi innymi, co w nim jest takiego prostego i ułatwiającego produkcję, stosowanie w swoich produktach. Polecam, dużo ten film wyjaśnia, czy dużo pokazuje. Będziecie mogli na nim także zobaczyć odwodnienia, jak wyglądają odwodnienia w profilu Dekalu 88 zastosowanym przez Okno Plusa. Będziecie mogli również zobaczyć, jak wyglądają uszczelki, ukryte skrzydło, no naprawdę sporo rzeczy. Na wszelki wypadek udostępniam jeszcze raz wycieczkę po showroomie firmy Dekenik. No i tak jak wspomniałem, materiał zrealizowany przez nas stosunkowo niedawno. Made by Forum Branżowe. Made by Forum Branżowe, dokładnie. No a my w tym momencie stosowanie. Równiutko godzina, co do sekundy, idealnie. Jesteśmy w momencie, kiedyż to zaprosimy Państwa na krótką 5-minutową przerwę. Paweł, przypomnij, co możemy podczas tej przerwy zrobić? Zrobić sobie kawę, możemy skorzystać z toalety, możemy sobie odkazić ręce, możemy zdezynfekować klawiaturę bądź myszkę, no i możemy już pomyśleć nad pytaniami do Q&A. A ja z kolei widzę, że już muszę odpowiedzieć na kilka telefonów, więc ja wykorzystam z kolei tą przerwę na szybką obdzwonkę. To widzimy się za chwilę. Widzimy się za chwilę, do zobaczenia. No i wracamy. Kawka z kawą. Jest. Kawka jest. Mam nadzieję, że u Was również jest. Przeglądam, co w międzyczasie na czacie się działo. Po pierwsze, Jacek Wach, witamy, dzień dobry. Pozdrowienia z Przemyśla i pozdrowienia z Warszawy z powrotem. Pozdrawiam również pana Sebastiana. Przypomnijmy, że firma korzysta z systemów SoEasy, akurat tutaj z profili Elegant Dekenika. Jak dobrze pamiętam. Co tam dalej mamy? O, pan Sebastian jest z nami również na czacie. No i odpowiedź od razu do pana Sebastiana z czatu. Rewelacyjne macie te systemy. Systemy w technologii SoEasy. Naprawdę one robią duże wrażenie, jak się zagłębić. Polecam jeszcze raz ten film, który zrealizowaliśmy. On naprawdę one dużo pokazuje. Zaczynamy się z takimi klockami Lego, nie? Że po prostu mamy już bardzo już gotowce tak naprawdę, które musimy tylko połączyć, żeby stworzyć bardzo szybko całe okno. No i maksymalnie ograniczają stany magazynowe, bardzo ograniczają również zaangażowanie producenta w stworzenie produktu. Tak, to jest to bardzo wygodne. No i a propos właśnie zaangażowania i stanów magazynowych, no to mamy kolejny produkt, tym razem od Dekenika. No, myślę, że tutaj hasło uniwersalność jest sponsorem akurat slajdów dotyczących Dekenika. Taka ciekawa koncepcja jest w ogóle przyjęta w firmie Dekenik. Koncepcja i wręcz powiedziałbym cała ideologia, żeby maksymalnie upraszczać tak. I minimalizować stany magazynowe, żeby jeden element pasował do wielu rozwiązań. Dokładnie. No i tu mamy iCore, który jest sercem platformy Elegant. No i co to jest? Ja naprawdę dostałem bardzo obszerne materiały. Czyli uniwersalny rdzeń, z tego co zawsze pamiętałem, bo już chyba rozmawialiśmy o tym z Dekenikiem podczas budmy. To była premiera akurat polska wtedy. No i to jest absolutna nowość rzeczywiście na sezon 2020. Tam miało być szerzej wszystko pokazane oczywiście na Fensterbau Frontale. Wiemy jak jest i jak będzie, więc no, na Fensterbau Frontale już tego pewnie nie zobaczymy, chyba że już jako standardowy produkt Dekenika w 2022 roku. No i dzięki tym materiałom, które dostałem od firmy Dekenik, naprawdę zrozumiałem, co to jest iCore. Polecam Wam również zgłosić się, jeżeli to, co my powiemy, by było niewystarczające. Natomiast mamy tutaj trzy opcje RAM.
w iCore, zauważcie, że to, co jest po lewej stronie, co się wyświetla, to są dwa elementy. Tak. Jeden to jest element ramy, drugi to jest element skrzydła, które są uniwersalne. Są stałe zawsze. Tak. No i mamy możliwości trzy tych ram: Elegant Infinity, Elegant Abstract i półzlicowany Elegant Origin. Zlicowane, półzlicowane bądź niezlicowane. Trzy głębokości ramy właśnie tak są oznaczone. Co więcej? No i trzy szerokości ram mamy przecież też, z tego co pamiętam. A, jest tutaj 76 mm, 84 i 115. Trzy ramy, pięć skrzydeł, czyli różne style okna możemy zastosować. Tak. W tym filmie... Na zewnątrz jedna, na środku druga, prawda? Tam z tego co pamiętam można łączyć też te systemy, z tego co kojarzę. No właśnie. 50 kolorów i wykończeń, naprawdę wiele wariancji na jednej podstawie, na jednym wspólnym elemencie. No i mamy możliwość standardowych wzmocnień, zastosować standardowe wzmocnienia stalowe, jak również wzmocnienia termiczne Fortex. Zobaczmy, na kolejnym slajdzie jest to dobrze pokazane, co to jest ten iCore. Zwróćcie uwagę, że ten górny element zaznaczony kolorem takim ciemniejszym, on odpowiada za skrzydła i mamy pięć możliwości: Grando, Origin, Abstract, Infinity i Thermofibra Infinity. I jak różni się właśnie to skrzydło? Po lewej stronie każdego skrzydła mamy stronę właśnie tą zewnętrzną, która nam zmienia wygląd zupełnie tego okna. Okno wtedy może wyglądać na takie, powiedzmy, renowacyjne, aluminium, takie charakterystyczne, starsze, jakieś skrzydła zlicowane. No naprawdę wiele, wiele, wiele możliwości tutaj jest, czy również minimalizm tutaj widać w tych rozwiązaniach. No i zobaczcie, jak to też ułatwia tak naprawdę produkcję przy skomplikowanych zamówieniach, gdzie klienci sobie wymagają takiego wykończenia, takiego, no to tutaj też uproszczona jest w tym momencie produkcja. Też te stany magazynowe, o których wspomniałeś, też mamy tutaj uproszczenie, no bo pewne elementy mamy stałe, niezależnie od designu, więc nie musimy wtedy mieć osobno gdzieś magazynowanych tych rdzeni, tylko ten jeden rdzeń połączony w różnych stylach daje nam wtedy gotowy produkt. No i tak jak wiemy, że wiele firm już stosuje Elegant w swoich ofertach, ma to w swoich ofertach. Jacku, wy również? Pytanie do chęsownika. Jacek zdecydowanie potwierdzi, myślę. Natomiast co to oznacza? Oznacza to, że mogą zastosować trzy różne ramy, pięć różnych skrzydeł. Jest to wiele kombinacji. Ja cofnę się, tu mam przykłady podane, tak? Jak zmienia się profil, jak zmienia się przekrój. Tyle, prawda? Tutaj ten niezlicowany, zlicowany i półzlicowany. Dobrze mówisz. Trzy głębokości ramy tutaj widzimy, tak, prawda? Chyba nawet po kolei są pokazane 76, 84 tak, w kolejności i 115. Wrócę na chwilę do poprzedniego slajdu, bo tutaj mamy zaprezentowane liczby. Nie ten slajd, o ten slajd. Liczby, czyli 15 opcji złożeń, 3 razy 5, bardzo prosta matematyka, 50 kolorów i różnych wykończeń. A, no i oczywiście, przepraszam Pani Moniko, tak, naturalnie, to są PVC, o aluminium mówiliśmy wcześniej, czyli o, nie wiem, czy teraz to dekalu, padło. A teraz mamy wcześniej PVC. Mówiliśmy o dekalu, a teraz mówimy o dekeniku, czyli o PVC i mogliśmy to między innymi na Budmie zobaczyć, z tego co pamiętam, bardzo, nie tylko u dekenika, ale bardzo stawiał na to Hensport na swoim stoisku, pokazywał profil Elegant, okno w systemie Elegant, można było to zobaczyć. W ogóle to przypominam, że mamy coś takiego jak pytania i odpowiedzi, możecie się zgłaszać, póki co nie widzę, żeby się ktoś zgłosił do pytań. No, zrobimy sobie taką sesję na koniec może, nie? Żeby się łączyć ze wszystkimi, jak macie jakieś pytania, najpierw zapisać je sobie i połączymy się. A wiem, skąd wziął się ten pomysł, czy skąd wziął się ten błąd, że aluminiowe, bo ja powiedziałem, że możemy właśnie zmieniać style i mamy wtedy wygląd aluminiowy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie da się ukryć, że też wizualnie przypominają troszkę systemy aluminiowe akurat w przypadku Eleganta, prawda? Jacek Wach już nam, widzę, że na czacie coś pisze. Więc pewnie powie z praktyki, jak to wygląda, albo potwierdzi nam, że również na Budmie to było widoczne. Bo tak też może być. Nie, Jacek
Wizualna alternatywa dla No aluminium. właśnie, to co Natomiast wspomniałem przed chwilą. Jacek raczej by nam później napisał, ale głupoty nagadaliście, czy coś Tak. takiego. I tutaj też pani Monika podkreśla, że właśnie Infinity bardzo pasuje do fasad alu. Już patrzę, Infinity, po lewej stronie widzimy, znaczy po lewej stronie tej grafiki, czyli Infinity Termofibra i po prostu Elegant Infinity. No i wyobraźcie sobie teraz, jak redukujemy koszty. Jeżeli mamy duży budynek, gdzie na przykład na dole mamy fasady na przykład sklepowe, aluminiowe, duże przestrzenia, to wtedy możemy już na wyższych kondygnacjach zrobić właśnie takie systemy typu właśnie Infinity, gdzie mamy już wtedy PCW. Taniej wyjdzie to wszystko, a wizualnie będzie się ładnie wszystko spinało w jedną całość. Ma? Tak to sobie wymyśliłeś. Tak architektonicznie pomyślałem. Dobrze, dobrze. Idziemy, Paweł, dalej. Pani Monika jest z nami na czacie, więc... Bez przenosu tutaj informacyjnie pewnie. Bez przenosu informacyjnie, a wy możecie śmiało bardzo szczegółowe pytania kierować. Ja naprawdę pokazałbym wam, ale nie bardzo mam teraz taką możliwość, bo musiałbym to wrzucić, tak, załadować. Natomiast przypomnę sobie, otwieram w tym momencie, słuchajcie, prezentację, którą dostałem od firmy. A nie powinienem prezentacji otwierać, powinienem otworzyć PDF-a, żeby mi się druga prezentacja nie otworzyła. No ale już się otworzyła, trudno. 11 bardzo szczegółowych slajdów, na których jest bardzo dużo treści, dużo informacji. No i takie materiały to aż... Nie no, ja od razu jakby podkreślam, że bez tego absolutnie nie miałbym możliwości zrozumieć, co to jest iCore. Proszę, to jest ciekawość od Jacka. Zobacz, Jacek pisze, że na Budmie celowo zostawiliśmy elegant z oknem aluminiowym i klienci wizualnie nie widzieli różnicy. Nie zrozumiałbym bez tej prezentacji czy bez tych materiałów, co to jest czym iCore. To jest, gdybym dostał na przykład takie coś, jak tutaj widzimy, jak ja zaprezentowałem, jak pokazujemy w tym momencie, to ja bym nie zrozumiał na początku, o co chodzi i co to jest iCore. I właśnie ta prezentacja bardzo dużo mi wyjaśniła. Idea jest prosta, ale trudno ją wytłumaczyć trochę tak, jak się aż tak nie siedzi w technikaliach, prawda, budowania okna. No dobrze, idziemy do kolejnych produktów. Tak jak mówiliśmy, po przerwie będzie trochę więcej produktów, tak zwanych półproduktów do produkcji solarki od dostawców. I tu mamy Gealana. Gealana, profil od firmy Gealan, profil nazywa się Linear. Zobacz, oni chcieli chyba, żeby nawiązać EA do nazwy Gealana, czyli mamy EA i w Linear też jest EA. Zobacz, jak to ładnie się spina. Mamy informacje od firmy takie, że mówiliśmy o tym podczas pierwszej części webinarium, czyli możliwość szklenia pakietami STV, czyli szklenie statyczne na sucho. Kąt przylgi czterostopniowy zapewnia nowoczesny design zgodny z najnowszymi trendami, zaledwie 13 mm głębokości przylg. To również będzie widoczne za chwilę, tak, na zdjęciach bardzo widać. Dokładnie. Niska wysokość złożenia 110 mm, czyli duży udział szkła w oknie. Po raz kolejny ograniczamy ten profil, żeby było jak najwięcej kontaktu z otoczeniem. Trzy poziomy uszczelniania troszczą się o optymalną szczelność i termikę. No i 9000, S9000, popularny system, gwarantuje szeroką gamę dodatków do Lineara właśnie. 8000 oczywiście miałem na myśli, zresztą widzicie, to jest napisane, więc gdybym się mylił, to jak Paweł mnie nie sprostuje, to możecie sobie dopowiedzieć. Głębokość zabudowy... Karol, z moim szefem nie zawsze mogę. Nie zaprzeczam, nie zaprzeczam, ale przyjmuję wszystkie uwagi bardzo, bardzo do siebie. Ja to widzę po wypłacie czasami, jak je przyjmuję. Skonstruowany od nowa system trzeciej uszczelki środkowej zapewnia łatwą i szybką obróbkę. Rama sześciokomorowa, to widać na pewno na tym przekroju. I pięć komór w skrzydle. Ja swoją drogą, jak tylko zaczynałem swoją pracę, to pamiętam pierwsze takie spotkania, czy pierwsze takie wprowadzenia w technikalia, no bo o stolarce wiedziałem dosyć dużo, wydaje mi się wtedy, jako osoba z zewnątrz, natomiast w technikalia wprowadzała mnie wtedy Aleksandra Tęsiorowska, która pracowała w firmie i jeździliśmy, pamiętam, na takie szkolenia w ramach Akademii Stolarki do szkół i pokazywaliśmy uczniom szkół technicznych, teraz szkół branżowych to się nazywa, jak się liczy komory w oknie. I to naprawdę było zaskakujące, że nie każde oddzielenie jest komorą. W sensie nie każde oddzielenie płetwą w środku to jest komora. Tak. I to było dosyć ciekawe. Ja się w ten sposób właśnie, jak mówię, nauczyłem,
jak się liczy komory w oknie. No i był taki trend zdecydowanie, że tam szliśmy przez pewien czas w 7 komór, w 9 komór i więcej. I wszyscy się chwalili, tak. Sprzedawcy przede wszystkim przed klientami, proszę pana, tu mamy 9 komór, tu mamy 28 i 1500 komór. Tak. To nie ma aż tak dużego znaczenia. Jest pewien próg, jeżeli powyżej tak którego się nie opłaca. Się nie, tak, poza tym jak i tak, co mi z komór, jeżeli tak parametry będą takie jak przy połowie liczbie mniejszych. Tak, był taki moment, że ilość komór wpływała znacząco na parametr przenikalności cieplnej całego okna UV, natomiast to w pewnym momencie stało się po pierwsze nieopłacalne, a po drugie już te różnice były tak marginalne, tak, to już... Że to przestało mieć sens. Mm-hmm. I ja się cieszę, że odeszliśmy od chwalenia się tego, że mamy 1500 komór, a raczej pokazywaliśmy... Tak, lepiej mieć 5 skutecznych niż 9, gdzie i tak parametry są tak naprawdę zbliżone do siebie. Dokładnie. A koszt jest dwukrotnie większy. Pokażmy to na zdjęciach, o czym mówiliśmy, czyli właśnie 110 mm okna, co zwiększa udział szkła i te światło wpadające do środka, ale również światło okna, dzięki któremu możemy patrzeć na zewnątrz. Drugie zdjęcie nam zaprezentuje te cztery stopnie, kąt przylgi. I tu również widzimy, że galan bardzo kanciaste listwy szklące. Widzimy, że tutaj galan stawia na estetykę i na to taką ma być elegancję. Prosto i elegancko. No i kolejne zdjęcie pokazuje nam, że mamy również możliwość zastosowania listew przyszybowych, które powodują, że mamy to okno w optyce 90 stopni. Mamy tutaj takie załamanie 90 stopni, dzięki któremu jest to jeszcze bardziej takie eleganckie. Minimalne, prawda? I tak. Dokładnie. No więc widzą Państwo, że jakie. Myślę, że po tym webinarium najlepiej widać trendy w naszej branży na najbliższych co najmniej kilka lat. Tak, zdecydowanie w ogóle widzę, że ta forma się przyjęła. Przepraszamy za to, że zrobiliśmy to teraz w cyklu cotygodniowym, natomiast wiemy, że była tak duża ilość materiałów czy informacji do pokazania, nowości. Nie chcieliśmy zrobić webinarium czterogodzinnego, tak jak mówiłeś wcześniej, dlatego zostało to podzielone na dwie części, natomiast będziemy wracali powoli do normalnego trybu. Już mogę zapowiedzieć kolejne webinarium 27, dobrze mówię? Środa? Środa, tak. Środa za 2 tygodnie, dokładnie 27. Z kolei też ja zachęcam do obejrzenia naszego nowego działu na stronie internetowej kalendarium. Gdy wejdziemy na stronę główną, tam mamy branża, rozwijana lista i tam jest kalendarium. No i właśnie też widać, jak dużo w tej chwili się tych webinariów wszystkich nam dookoła organizuje. I żeby nie stracić ważnych tematów dla siebie, to warto, myślę, tam wejść. Nieskromnie powiem, że bardzo ważnym oczywiście jest odpowiednie dobieranie sobie materiałów do oglądania. Ja na wiele webinariów się rejestruję i po 5 minutach wyłączam, po prostu nie jestem w stanie. Nie dla ciebie. Znaczy nie, są trudne, są ciężkie albo są ciężko prowadzone. I naprawdę zdarza mi się wyłączyć coś bardzo szybko, bo nie jestem w stanie tego przetrawić. Natomiast nieskromnie rzecz ujmując, wczoraj usłyszeliśmy taką opinię, byliśmy na realizacji webinarium, usłyszeliśmy opinię, że robimy najlepsze webinaria nie wiem, czy jakby tylko w naszej branży, no bo ktoś powiedział, że oglądał w ostatnim czasie 20 webinariów. Albo na świecie. Nie, myślę, że jakby w Polsce z wielu zakresów tematycznych ktoś nam napisał, że oglądał w ostatnim czasie 20 webinariów i robimy najlepsze. No to więc było naprawdę bardzo miło i dobrze się ten dzień kończyło, taki no realizacyjny. Chyba ta formuła się sprawdza, bo dosyć lekka, jednak dużo szczegółów, dużo prezentacji, dużo filmów, które wiele nam pokazują. No i a propos jeszcze tego, o czym mówiliśmy, czyli budownictwo bez barier, no to mamy tutaj doskonałe rozwiązanie właśnie w tym kontekście, bo to jest system progu zerowego. No i to nie jest taki próg wolny od barier, to jest tam poniżej 20 mm, z tego co pamiętam, a tutaj nie mamy 20 mm, tylko mamy 0. Dokładnie, czyli jeszcze bardziej restrykcyjnie, aniżeli norma to pokazuje, czy normuje. Maksymalna waga skrzydła 220 kg i to jest trochę zależne od strony zawiasowej. Natomiast mamy tutaj oczywiście zapewnioną szczelność przed wiatrem, wodą. Nie wspomniałem, że to Alumaster wykonał ten system. Tak, to wszyscy widzimy, natomiast dobrze, że dodałeś.
Co więcej, zintegrowana uszczelka opadająca, system podwójnych haków zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo przeciw włamaniom, klasa RC2, to ważne, bo trójkonik oczywiście. Mówiliśmy ostatnio o jakimś systemie, który daje możliwość normowania w klasie przeciwwłamaniowej, ale nie mieliśmy dokładnej informacji. Tu mamy informację RC2 oraz wymaganą przez wielu użytkowników funkcję rozwierno-uchylną. Możemy jakby stosować przy tych progach. I też uniwersalne zastosowanie, bo to jest przy drzwiach wejściowych do otwieranych do wewnątrz, na zewnątrz. Wydaje mi się, że nawet zaraz będę mógł pokazać te haki, jak one wyglądają, bo to... To pokazuje system mocowania do tego progu, tak. jak on jest zintegrowany z systemem. No i co istotne, to jeszcze ta kompatybilność z wiodącymi systemami zarówno z PCW, jak i drewno. I przyznaję, że tutaj zwróciłem uwagę na to, żeby było PVC czy właśnie PCW, ale żeby nie było... A nie PCV. A żeby nie było PCV, dokładnie. Forum branżowe bawi i uczy. Zachęcam do zadawania progów odnośnie pytań odnośnie progów 0 mm, kombi plan, jestem do dyspozycji. Pan Bartosz jest z nami na czacie. Czyli mamy reprezentanta Alumaster, więc jeżeli są pytania, to proszę pytać, nie bać się i na pewno padną odpowiedzi. No i zobaczcie, tutaj pokazuje to mocowanie, czyli miejsce, gdzie są haki, tak? Czyli ten zaczep, w którym chwytają się haki. No i wydaje mi się, nie chcę tutaj oszukać, że widziałem to premierowo na któryś targach niemieckich, na zastosowane przez inną firmę, czy zastosowane ten system zastosowany przez inną firmę, okuciową. Z takim przekrojem to widziałeś? Nie, na gotowym produkcie, chyba przez firmę, zrobione przez firmę okuciową. Nie chcę tutaj oszukać i robić, że tak powiem, nieuzasadnionej reklamy tej firmie, jeżeli bym się pomylił. Natomiast tak mi się wydaje, że widziałem to w zastosowaniu. Pani Klaudia nam piękny komplement napisała, bardzo dziękuję Pani Klaudia. Na czacie możecie sobie przeczytać, nie będziemy go czytać, wszyscy możemy zobaczyć. Bo aż zaczerwienieni jesteśmy. No i widzimy w przekroju, jak to wygląda, prawda? Jak wygląda ten próg 0 mm. Natomiast mamy również przygotowany od firmy Alumaster film, który mam nadzieję więcej wątpliwości, czy więcej wyjaśni, jeżeli my czegoś... Wiemy, możecie w tym momencie sobie włączyć dźwięk. Tu również jest animacja z takim podkładem muzycznym. I powiem ci, że dopiero w momencie, w którym zacząłem się interesować taką tematyką, zorientowałem się, ile razy ja się potykałem, wychodząc na balkon w bloku mieszkalnym, takim z lat 70. U mnie dziecko się w domu potknęło w niedzielę. No i był płacz, oczywiście, skąd kolano. Skąd zrobiłeś taką minę, jak mówiłem o dzieciach? Tak. Wszystko jasne. Ale rzeczywiście. Widzisz, musisz zainwestować w Alumaster. No i tu mamy właśnie te ryglowanie, haki, które się ryglują w tym progu. Poważna kontuzja? Funkcja uchylna? Nie, nic poważnego. No wiadomo, że dziecko narobiło hałasu i narobiło rabanu jakby nie wiadomo co. No ale ja nie mam dzieci, więc tak trochę inaczej do tego podchodzę. Tylko powiem, że całus w miejsce po uderzeniu zawsze leczy rany. Tak. No i widzisz, no tutaj niepotrzebne będą całusy, nie będzie hałasu, nie będzie rabanu. Jeżeli cenicie sobie swój spokój i bezpieczeństwo swoich dzieci, no to progi 0 mm. No natomiast... i zobaczcie też, no i kwestia też osób oczywiście niepełnosprawnych, prawda? Też możliwość wjechania nawet z był nawet wózek pokazany w międzyczasie na grafice. No i zobaczcie, że możemy zastosować nie tylko w oknach balkonowych, ale również w drzwiach, co mamy pokazane na zdjęciu po prawej stronie. Czy Alumaster myśli o rozwiązaniu tego progu dla systemu aluminium i tutaj już na pewno pan Dariusz nam odpowie więcej. Ja w ciemno odpowiadam, że tak. W ciemno? No. Wszystko przed tobą, Karol. Paweł Zatorski mnie straszy. Nie straszy, to fajna sprawa jest, ci powiem. Znaczy w momencie, w którym zaplanowałeś wszystko, to jest naprawdę fajna sprawa. No jak nie zaplanowałeś, to będzie miła niespodzianka, no ale jednak niespodzianka. Jednak niespodzianka. Dobra, Paweł, wracajmy do tego, co mamy tutaj. Mamy tutaj na miejscu na czacie pana Dominika i pana Dariusza. Więc zachęcamy do kontaktu. Alumaster myśli o rozwiązaniach tego progu dla systemu aluminiowych.
dla systemów aluminiowych, więc czekam na odpowiedź. A my tymczasem przechodzimy zgrabnie do kolejnego produktu i zanim o nim powiem, to w przerwie dostaliśmy informację, że jest z nami na czacie również między innymi z firmy GU pan prezes Dudziak, który, ja wiem, że lista uczestników trochę zniekształca czy oszukuje przy lokalizacji, mhm. bo nam czasem pokazuje Piastów, tak, czasem tak, Piaseczno, tak. a jednak jest to Warszawa, natomiast widziałem, że przy panu prezesie wyświetla się Kościan. I mogę ci taką ciekawostkę powiedzieć, że mój pierwszy samochód był kupiony w Kościanie właśnie. I miał pana prezesa? Nie, nie, pan prezes jeszcze wtedy nie pracował w Poznaniu. Natomiast miał śmieszną rejestrację PKS. Czyli Kościan. PKS-em jeździłeś. PKS-em jeździłem, no, dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie. Wiem, że jest z nami na czacie również Szymon Krause, więc będzie coś tutaj nas prostował, jak się będziemy mylić. No i co wiemy? No i pierwsza myśl, zobaczyłem produkt od firmy GU, myślę sobie napęd. Będzie napęd. Nie ma co. Będzie na bankowo napęd. A okazuje się, że nie napęd, a coś, co ułatwia mocno życie, bo jak wiemy, no przeszkolenia coraz większe, systemy nam się robią coraz cięższe. W tych mówiliśmy wielkich, o wagach, 750 kg skrzydła. 700 kg. Trzeba to ruszyć. Mówiliśmy o wagach 600 kilo, mówiliśmy, przepraszam, bo tu naprawdę ktoś się dobija. No i nie ma w zasadzie nazwy na tego typu produkty. Nie są to silniki, nie są to napędy. Wspieracz, otwierania. Wspieracz. No właśnie, może concierge. Automatyczny concierge. Automatyczny concierge. GU, zapiszcie to sobie, to jest naprawdę dobra nazwa. Nie no, trzeba coś tutaj wymyślić. Natomiast oczywiście nazwa handlowa, czy nazwa wymyślona przez firmę GU, to jest HS Lift Unit. Lift Unit, czyli jednostka podnosząca. Mhm. Może tak to sobie rozwiązali. Umożliwia, dzięki temu, że mamy zastosowany HS Lift Unit, w oknach typu HS możemy zastosować tylko jedną klamkę. Co więcej, możemy bardzo duże, ciężkie skrzydła dać do użytkowania, czy nie będzie problemu z użytkowaniem przez dzieci i osoby tak, starsze. Bo redukuje nam się jakby siła potrzebna do otwarcia o 50%, czyli osoby starsze, dzieci, tutaj nie będzie problemu wtedy z użytkowaniem też dużych skrzydeł. No i stosujemy dwa rodzaje, standard przy masie skrzydła do 300 kg lub nawet 600 kg w wersji heavy. Heavy, standard brzmi to light może, ale heavy powinno być oczywiste dla wszystkich. Dla fanów heavy metalu to jest wersja. Albo do fanów dużych przeszkoleń ewentualnie. Też. Możliwe do zamontowania w już użytkowanych drzwiach tarasowych, a mechanizm pozostaje niewidoczny. I to jest super, super ważna informacja, tak. Że nowe. Bo to w momencie, w którym zamarzyliśmy sobie o czymś tak wielkim, mamy już dom, w którym mieszkamy, no i nagle stwierdzamy, że fajnie to wygląda, ale w użytkowaniu brakuje mi siły na co dzień. No i nagle się okazuje, że możemy sobie dokupić HS Lift Unit i rozwiązuje nam to wiele problemów. Może być zastosowany przy wózkach jezdnych 934 i 937 firmy GU i zwróć uwagę na to, że jest to kolejny produkt w tym webinarium, który może być zastosowany w już istniejącym budownictwie, w już istniejącej stolarce. Czyli też w branży remontowej można mocno podkreślać zwiększanie użytkowości budynków. No właśnie, bo mamy prawie 70, nie, ponad 70, 70 z groszem, chyba, 70 kilka procent to jest naszego rynku, to jest rynek remontowy. Stolarki, tak, w 75% to jest branża remontowa, a mało się o tym jednak mówi i zazwyczaj wszyscy skupiamy się na nowych realizacjach. Ale mamy przygotowany film od firmy GU, który powie więcej tam, gdzie my nie domagamy, albo żebyśmy mogli zobaczyć, jak miejscach. To działa. Bardzo. Małe, a cieszy. Miałem okazję to oczywiście zobaczyć, dotknąć, popróbować, więc to jest odczuwalne, że teoretycznie ciężkie skrzydło całkiem przyjemnie się użytkuje. No tutaj już w porównaniu z Brugwentem sami byśmy sobie nie poradzili pewnie, ale zatrudnienie eksperta do zainstalowania HS Lift Unit. Parę godzin roboty i
Mieliśmy kiedyś przekuwanie okna na własnym budynku i dokładnie na takich tak zwanych kobyłkach zostało okno położone, przekute, wręcz przefrezowane, bo to było okno drewniane. Strasznie dużo było roboty wtedy, pamiętam. Dużo, bo to było drewniane okno, chcieliśmy ukryć zawiasy, no naprawdę było sporo pokazać roboty. Pokazać, że się da, ale w sumie chyba to było już za dużo. No wiesz, chodziło o pokazanie możliwości technicznych. Tak, i widzimy, jak teraz pracuje rolka, jak HS Lift Unit podnosi nam skrzydło. Wspiera nas z tym podnoszeniem. Panie Tomaszu, na czacie odpowiadam absolutnie. Polecamy kontakt ze wszystkimi, którzy tutaj na czacie nam pomagają, podpowiadają. I widzimy te kilka kroków w tym momencie, które zostało wykonanych. Tak. I od razu mamy lżejsze użytkowanie skrzydeł, które z natury są ciężkie, no bo jest duże przeszklenie. Połączyć teraz produkt Alumaster z GU i naprawdę użytkowanie dla dzieci i osób starszych całego budynku staje się o wiele łatwiejsze. Muszę ci powiedzieć od razu, że nie ma takiej potrzeby, bo GU ma swoje progi 0 mm, więc do swoich wózków może, czy do swoich obuć może stosować. Ale nie pokazał dzisiaj, a patrzymy tutaj na... Łączę już sobie w myślach te nowości. Bo ja bym od razu powiedział, że to nie jest nowość i bym, wiesz, tutaj miał z Szymonem ciężary natury wrzucić czy nie wrzucić, nie? Mhm. Tu naprawdę nie ma dużo roboty, choć skrzydło trzeba wyjąć w przypadku istniejących drzwi. Tak. To prawda. No tutaj myślę, że tylko zaawansowani majsterkowicze byliby w stanie sami sobie poradzić z tym wyciągnięciem tutaj. Zaraz będziemy mieli kolejny produkt. Kolejny produkt to mamy... No właśnie, Szymon z nami jest, widzę na czacie. Kto jeszcze jest? Pan Piotr Kosmowski, również z GU. Panowie są dostępni, więc i pytania na czacie, i dalsze, że tak powiem, zagłębianie się w kwestie techniczne dotyczące HS Lift Unit. Dla mnie na początek trochę zaskakujący produkt, tak. Dopiero później sobie uświadomiłem, że zaraz, ja to już dotykałem, już się tym bawiłem. W Mako też nas zaskoczyło, że Mako pokazało co innego niż się spodziewaliśmy, a tutaj też na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że raczej mamy taką automatykę pełną, a to jest wsparcie tak naprawdę. Idziemy dalej, kolejny produkt, to jest produkt Fuchr. Ruchomy zaczep rygla hakowego. Ja na początku nie do końca rozumiałem, o co chodzi, natomiast na zdjęciu jest to delikatnie pokazane po lewej stronie. Mhm. Jest taki element ruchomy, który dodatkowo utrudnia włamanie, bo nawet jeżeli uda nam się w jakiś sposób podważyć to skrzydło, przypomnijmy, że to właśnie okucia są tym najbardziej trudnym do sforsowania i najważniejszym elementem w przypadku ochrony przeciwwłamaniowej. No i tutaj mamy możliwość uzyskania klasy nawet RC3 według normy 1627, jak dobrze pamiętam, lub SKG3, to jest inna klasyfikacja. Tak. Nawet w drzwiach dwuskrzydłowych przy zaledwie dwóch hakach reglujących, czyli no nie musimy mieć nie wiadomo ile haków dookoła w okuciach obwiedniowych. Sklasyfikowany w najwyższej klasie właściwości użytkowych według 12209, przeznaczony do współpracy ze standardową zasuwnicą hakową, podnosi skuteczność ochrony przeciwwłamaniowej. No i co również istotne, jest to opatentowany wynalazek. Zobaczmy się w praktyce, co to oznacza. Gdzie ja go mam? Próba włamania. Tak, firma Fuchr udostępniła nam w praktyce, co próbę, ten patent robi. Próbę włamania, zapis z próby włamania. No i po lewej stronie mamy standardowe zaczepy, standardowe ryglowanie. Po prawej stronie, jak dobrze pamiętam, mamy właśnie ten ruchomy zaczep rygla hakowego, czyli nawet jeżeli uda nam się w jakiś sposób dobrać do tych haków, ciężko jest wyważyć później na całość. Prawda? A przypomnijmy, że w PVC jest to stosunkowo prostsze, no bo jest ono plastyczne. Niejedno okno PCW wyłamałeś w swojej karierze, z tego co pamiętam. Tak, zgadza się. No i RC3, powiedzmy to sobie wszyscy głośno, RC3 w przypadku PCW to jest dużo. No i proszę zobaczyć, jaka różnica. Półtorej minuty w przypadku zwykłego zaczepu ryglowego, a tutaj mamy 6 minut prawie.
No i po lewej stronie już jest po badaniu, tak? Po lewej stronie już widzieliśmy Tak, wcześniej minuta 30, po tak. prawej stronie dalej pan próbuje atakować ten hak. Ja osobiście troszkę inaczej bym podszedł do tego, w sensie troszkę inaczej spróbował, natomiast tutaj mamy zapis A tego jakbyś badania. prawą stroną byś próbował od zawiasów? Ja bym spróbował do dołu. Od dołu. Mhm. Od dołu, jeżeli do dołu bym się dobrał, no to wiadomo, że ten narożnik... Halo, czy pan nas słyszy? Od dołu. Nie, no wiadomo, że tutaj chodzi o zauważ, że atak był w tym samym miejscu, Tak. i na jednym, i na drugim, więc chodzi o porównanie... Zestawienie jakby tych dwóch rozwiązań, prawda? Tak, tak, tak. Nie chodzi o to, żeby pokazać najlepszą metodę, tylko oczywiście, żeby porównać ze sobą te ryglowanie. Można się domyśleć, że to jest koszmar każdego włamywacza. Natomiast jeżeli mamy RC3, no to wiemy, że to wytrzyma nawet nie tyle, co tutaj mamy pokazane, ale 10 minut ciągłej walki bez przerwy. 10 minut ciągłej walki. Narzędziami, prawda? To jest dużo. RC3 to już są poważniejsze narzędzia, więc... Natomiast w normie badawczej nie używamy, tak jak pan tutaj, łapki czy tego łomu. Poniekąd, prawda? Tak, on sobie ułatwia i ma nawet poważniejsze narzędzia, aniżeli są w normie badawczej. Nie pamiętam numeru normy, 1628 albo 1629. Nie chcę mu się już włamywać. Już. Nie dziwię się, to jest naprawdę bardzo męczące, wbrew pozorom. RC3 to 5 minut. A, tak, tak, tak. Panie Sławomirze, jest z nami pan Sławomir. Natomiast czy w RC3 mamy łom, łapkę? Tutaj nie mam pewności. Chyba, znaczy ja nie kojarzę łapek, żeby były tam, żeby sobie już tam elementy wyłamane jakby jeszcze klinami tutaj. Kliny są na 100%. Natomiast co do łapek mam wątpliwość, bo my zawsze łapki przy badaniach, przy naszych próbach braliśmy dopiero wtedy, kiedy już naprawdę miałem dość. Ostateczność. Naprawdę miałem dość i chciałem rozwalić to okno, to wtedy sięgałem po łapkę. Natomiast rzeczywiście pan Sławomir słusznie doprecyzował, tak. RC3 to 5 minut, moje przejęzyczenie, bo mamy przejęzyczenie. No, zamyśliłem się. 10, tak? Powiedziałeś? Powiedziałem 10, natomiast w RC4 mamy 10, wcześniej mamy 2 minuty. Wersja 2. Tak, to prawda. Zapewniam, Karol to zna na pamięć te RC wszystkie. No widać. Trochę się namęczyłem przy tym. Zobaczmy właśnie, jak wygląda ruchomy zaczep rygla hakowego. Ktoś potwierdza, jest łapka, nie ma łomu. To jest po prawej stronie, jak on wygląda po badaniu, po lewej stronie widzimy taki standardowy, a no, po prawej. W zasadzie się poddał bez walki ten po lewej. No. Tutaj po prawej widzimy, że poważna bitwa po nim i to zwycięska. To są kadry z tego filmu wycięte, żebyśmy mogli tak, zobaczyć właśnie, to sobie. Jak jedno do drugiego wygląda. Czyli przy jednym haku w drzwiach PVC, przepraszam, panie Sławomirze, już RC3 byłoby osiągnięte. Tak, tak, to już wcześniej, tak, wróćmy do tego, co mieliśmy w opisie, czyli dwuskrzydłowe już tylko przy dwóch hakach ryglujących, natomiast w drzwiach, które mieliśmy zaprezentowane, jeden hak wystarczy, żeby już RC3 osiągnąć. Przypomnijmy, że RC3 dla PVC to jest naprawdę potężna klasa. A jak mało jakby jest pracy na samym produkcie, prawda? Żeby no i to też osiągnąć. Na pewno ogranicza koszty, tak? No bo nie musisz na wielkich, potężnych instalacji okuciowych robić w takich drzwiach. Pan Sławomir jest z nami na czacie, jak Państwo widzicie, więc również można śmiało do tego tematu wracać, doprecyzować coś. A ja sprawdzę odnośnie tej łapki, no bo wydaje mi się, że mamy śrubokręty, mamy dodatkowy śrubokręt, określoną ich długość, mamy kliny. Chyba w RC3 mamy już taką wiertarkę ręczną. Łom chyba, a czy mnie się kojarzy zawsze z RC4 łom, taki już potężny, prawda? Ale ja akurat tak głęboko nie siedzę w tym temacie, mogę się mylić. Wiesz co, czasami na targach firmy bardzo w fajny sposób pokazują przy produkcie, który ma klasę RC3, pokazują, jakie narzędzia zostały wykorzystane do tego, żeby przebadać produkt. Ja już to dla was sprawdzę na wszelki wypadek, bo czuję się zobowiązany, żeby to potwierdzić. Mm-hmm.
Przypomnę, że korzystamy naprawdę z wielu również ekspertów, którzy badają na co dzień dekonstrukcję. Oni nam pomagają w tym, żeby informacje znajdujące się na naszej stronie dombezpieczny.com były wysokiej wartości, powiedziałbym merytorycznej. Zerknę tylko na czat. Czyli przy jednym haku w drzwiach PVC Aluprof uzyskał SKG 3 gwiazdki, przy drzwiach dwuskrzydłowych 2,5 na 2,5. No jak się domyślamy, przy zastosowaniu właśnie tych haków. Tak, mamy po pierwsze. A jest łom też, zobacz. Dodatkowy śrubokręt i łom w porównaniu z RC2. A rzeczywiście, jego długość też. No właśnie, bardziej to jest. Tutaj chyba jednak słusznie napisał pan Stefan, ponieważ jest to łapka, a nie łom taki długi, jak tak, my to rozumiemy. Tak. Ja natomiast zawsze używam łomu przy tych badaniach, dużo powiedziane, przy tych próbach już naprawdę w ostateczności, kiedy mam dość. Jesteś bliski poddania się. Tak. Zawsze taki moment przychodzi, no to wiecie. No i co? Przejdźmy teraz do najbardziej skomplikowanych technologicznie produktów, które dzisiaj chcieliśmy pokazać. Wchodzimy teraz w świat maszyn. To jest naprawdę trudna rzecz. To znaczy ja długo czytałem na temat maszyn, które będziemy prezentować, bo to nie jest proste. Tak, to my się skupiamy na efekcie dzięki tym maszynom. Ewentualnie na półproduktach, prawda? Natomiast sam proces produkcyjny często jest bardzo ukrywany przez firmy i często nie chcą się nim chwalić. Natomiast R&D Tech pochwaliła się z nami, czy poinformowała nas, dała nam dużo informacji na temat Comet R6, to jest nowość od firmy R&D Tech. Osiowe centrum obróbcze CNC. I możemy, co ciekawe, nie tylko okna oczywiście na nim robić, jak to na różnego rodzaju maszynach CNC, przeznaczone do obróbki profili lub elementów aluminiowych, PVC, stoków lekkich i stali. Szeroki zakres możliwości, dwa tryby funkcjonowania. Jedna strefa obróbcza dla profili o maksymalnej długości 7 metrów. Jak rozumiem, można łączyć to w jedną całość, prawda? Lub rozdzielnie. Lub dwie strefy, jak prawie one są na tym obrazku zaznaczone, natomiast można się domyślić, gdzie są te dwie strefy, widać to. I one wtedy pracują w trybie wahadłowym. Maszyna w wersji takiej ubogaconej HP posiada dwie dodatkowe osie do pozycjonowania zacisków i one umożliwiają właśnie pozycjonowanie w trybie tym wahadłowym. Naprawdę materiały na ten temat były bardzo obrazujące i wydaje mi się, że nawet gdzieś będziemy mieli za chwilę kilka zdjęć pokazujących najważniejsze elementy, takie jak elektrowrzeciono na przykład, które tak powiedziałbym wiodącą rolę w tej maszynie pełni. Pewnie ważną funkcją jest też to, że posiada ruchomy stół roboczy, więc dużo ułatwia w tym momencie w przypadku załadunku i rozładunku detalu. 12-pozycyjny magazyn narzędzi zamontowany na wózku osi X, który może pomieścić także jeden frez tarczowy i wydaje mi się, że to również będziemy mieli na zdjęciu pokazane, jak dobrze pamiętam. Ruchomy stół, to powiedziałeś o tym, czyli mamy więcej możliwości obróbki. Tak. Pokażmy, co tutaj dostaliśmy od firmy. To po lewej stronie, w lewym rogu, to jest magazyn na elementy, które są wykorzystywane przy tworzeniu profili czy przy tworzeniu elementów wewnątrz maszyny CNC. Po prawej stronie stanowisko, tak naprawdę jedyna obsługa przez człowieka, jaka jest potrzebna, czyli zaprogramowanie maszyny CNC. Elektrowrzeciono, lewy dolny róg. No i po prawej stronie mamy, jak dobrze pamiętam, już do tego wrócę. Czy to mi się wyświetla? Nie, to nie ten slajd. Po lewej stronie mamy... chyba zaciski. Nie pamiętam, to było bardzo... Dobra, nie chcę oszukać, więc ja to po pierwsze pokażę, a za chwilę jeszcze będziemy mieli o tym film. To jest robot Comet R6.
otwieram w tym momencie, system pozycjonowania zacisków, czyli tak. nie pomyliłem się, zaciski. Interfejs operatora, magazyn narzędzi, tryb wahadłowy również mieliśmy na jednym zdjęciu pokazany, bardzo tak. obszerne materiały na temat poszczególnych osi otrzymane od firmy R&D Tech, dotyczące tego robota, a może zobaczmy, dotyczące tej maszyny CNC w zasadzie, nie robota. Pokażmy film, gdzieś go mam przygotowanego. Tak jest. To powinien być ten film. Proszę bardzo, włączamy dźwięk, jeżeli macie ochotę posłuchać się podkładu muzycznego. No i będziemy mogli zobaczyć, jak maszyna CNC pracuje i co jest w niej takiego nowego. Efektownie to wygląda, no, trzeba przyznać. Powiem ci, jak jakaś premiera samochodu Elona Muska. Teraz mamy już potwierdzoną informację, jak mówiłem wcześniej. Tu mieliśmy 7 metrów zapisane, na filmie widzicie 6 metrów. Powyżej 6. Powyżej 6, tak, mamy już informację, że jest to tak, 6, 7. Szklane przesłony, które można opuszczać, które można kontrolować. No i widzimy tutaj tarczę, tak? Tarczę, która będzie nam cięła profil. Podoba mi się też, że ten design użytkowy się też zmienił w maszynach, nie? Że tak, one też tak. zaczęły być ładne wizualnie. Oprócz tego, że są funkcjonalne, to już zaczęły być ładne. Panel kontrolny do sterowania CNC, 24 cale. Więcej niż w układzie wertykalnym. Więcej niż ja mam przy komputerze 24 cale. No właśnie, odkłada sobie narzędzie, widziałeś, jak elegancko odłożyła sobie piłę i to jest magazyn na 12 narzędzi, jak dobrze pamiętam. 120 metrów na minutę. Na minutę? Zaraz, aż muszę cofnąć, bo nie dowierzam. No tak, by wychodziło. Ktoś ma sporą, ci powiem. No, taki Usain Bolt wśród maszyn. Ale nieemerytowany sprinter. Nieemerytowany, tak. Nieemerytowany. Czynny. No i tak właśnie się prezentuje Comet R6. Czasami biorę udział w różnego rodzaju właśnie wycieczkach po fabrykach. Ja lubię, jak przekonany jestem, że nie tylko ja, że również klienci, których tam zapraszacie, potencjalni z rynków zagranicznych również, oni zwracają uwagę na to, czy jest ładnie, czy jest tak, estetycznie, czy tak, to są nowoczesne sprzęty. I ja również zwracam na to uwagę. Ma dla mnie duże znaczenie, czy jest schludnie, czy jest czysto, tak. czy jest to równo poukładane, poustawiane są te maszyny. Znam takich producentów, czy wręcz osobiście właścicieli, którzy maszyny pod linijkę ustawiają w swoich zakładach. No bo to jest wizytówka firmy, tak, jakby nie było, prawda? Tak. Że no, zobacz, jak mamy w środku, tak mamy też w naszych produktach. No to jednak jest taki przekaz idący dalej. Polecamy zadawać pytania, gdybyście chcieli więcej dowiedzieć się na temat produktu Comet R6, czyli maszyny CNC od R&D Tech. A my idziemy dalej, przed nami końcówka, jesteśmy tak, na ukończeniu. Kolejna maszyna to jest w zasadzie centrum obróbcze Power Center PP. Jest to modułowa maszyna zapewniająca kompletną obróbkę profili okiennych i drzwiowych z PCW. Centrum przeznaczone
dla po prostu PCW, a także dla PCW ze stalą oraz ze wzmocnionych kompozytów, czyli mamy tam... No, na przykład włókno szklane. Włókno szklane, o którym rozmawialiśmy. Puszczam oczko do dekenika w tej chwili. Wydajność produkcji na 220 jednostek okiennych na zmianę przy pracy maksymalnie 3 operatorów, czyli maksymalnie wydaje mi się, że to jest dobre podkreślenie, bo nie trzeba tam 10 ludzi. Co więcej, procesy odbywają się równolegle na kilku osiach czy na kilku właśnie stanowiskach. No i oddzielamy tutaj poszczególne cykle, co wpływa na ich czas. Sześcioosiowy moduł obróbczy do 8 narzędzi z niezależnym przesuwem osi X. Co więcej mamy? Jeden z 3 modułów tnących do wyboru Y, K, V. To są, widzimy to później na tym, jak maszyna obcięła dany element. Ciekawa wiadomość na czacie. Dokładnie tak samo myślę. O tempora omores by się chciało powiedzieć. Stanowisko składania wzmocnień z czujnikiem stali, 4 wkrętaki do stali. Również przesuw w osi X minus 500 mm, 2 agregaty do wiercenia pod dyble. Moduł obróbczy PCW ze stalą, tu już mówiłem wcześniej. Dodatkowe funkcje, cięcie piłami o kątach zmiennych, drukarki online, podcięcie uszczelek, stacja frezowania stałych słupków, automatyczne nakładanie i przykręcanie zaczepów obwiedniowych. No i to jest bardzo istotne, bo widziałem takie, no może nie te, ale widziałem centra obróbcze, które robiły prawie wszystko, natomiast jednak te okucia obwiedniowe trzeba było osobno na osobnych stanowiskach. Tak. To po pierwsze miejsce, po drugie ludzie. Przenoszenie, logistyka tak. Jakby całości produkcji. A co za tym idzie czas. Tak. No, tutaj widać, że to centrum obróbcze, jego celem jest przede wszystkim redukcja czasu cyklu produkcji okna. No i mamy indywidualne programowanie w tym wypadku do tego, co produkujemy, dokładne pozycjonowanie poprzez rozpoznawanie punktu zero i dynamiczny system posuwu profili, co skraca czas najogólniej rzecz ujmując. Natomiast nie można tego do końca wyjaśnić, jeżeli się nie pokaże filmu. Tak. Więc mamy taką... Nie mówmy, jak to pracuje, zobaczmy, jak to pracuje. Już z gotowym zastosowaniem, natomiast podkreślam, że ja tutaj zwróciłem się do firmy, do producenta, specjalnie, żeby mi wyjaśnił i potwierdził, co jest w tym produkcie nowego. I rzeczywiście mamy kilka elementów, które unowocześniły, czy, że tak powiem, upgrade'owały tą maszynę na wyższy poziom. Optymalizacji, również tutaj podkreślana jest w filmie taka elastyczność tej produkcji, czyli szybkie dostosowanie pewnie do różnych systemów okiennych. Lubię patrzeć, jak maszyny pracują. Tak. Jest to bardzo widowiskowe i bardzo fajnie się to nagrywa, jak są głownice przesuwane. Wczoraj byliśmy, tak jak mówiłem, między innymi w lakierni, też pionowej. Pionową też widzieliśmy i to naprawdę bardzo, bardzo efektownie wygląda. Ja lubię to oglądać i lubię to nagrywać. Nazwa po polsku brzmi lepiej niż po angielsku, bo to Power Center PP, a tu by było Power Center Pipi. No tak, Pipi Pończyszanka trochę. Pipi Langstrumpf, tak. Lepiej rzeczywiście brzmi po polsku. No niemniej jakby to jest nazwa handlowa produktu, po czym będziecie mogli więcej namierzyć. Jeszcze jedną maszynę mamy na koncie. Od tego samego producenta i to jest maszyna, o której będziemy mogli trochę więcej powiedzieć, czy trochę będzie nam łatwiej, bo trochę więcej o niej wiemy. Mianowicie, po pierwsze, zgrzewa w trybie turbo, jak możemy się domyśleć. Skrócenie czasu pewnie. Skrócenie czasu i znacznie zwiększenie możliwości produkcyjnych. Podwójny serwonapęd dla każdej głowicy grzewczej gwarantuje niezwykłą precyzję i co istotnie zapewnia krótki czas cyklu, około 60 sekund. 60 sekund zgrzany profil. Tak. Zgrzane profile i mamy gotową ramę. Ponadto zgrzewarka zgrzewa ukośnie i równolegle. 11 serwonapędów zgrzewa także drzwi bez progu. Posiada system szybkiej wymiany prowadnic i folii teflonowej. No i tutaj informacja wydaje mi się najważniejsza w tym momencie. Zgrzewanie bez wypływki. To jest w tym momencie trend. To jest w tym momencie coś, czego wymaga klient, do czego go przyzwyczajamy. Klienci się przyzwyczaili do tego. Znaczy jedynym problemem jakby akurat bez wypływki jest taki, że
oczekiwany jest jako standard, choć on zawsze jednak powinien być troszkę tym w produkcie premium, prawda? Jednak tak. Już na tyle jakby przyzwyczaili się klienci do wizualnie do systemu bezwypływkowego, że oczekują go w zasadzie nie chcąc płacić dodatkowych pieniędzy za niego. Tak, w tym momencie okna, które nie mają tego zgrzewu, już nie wyglądają tak atrakcyjnie, jakby normalnie w normalnych warunkach wyglądały. Taki ubogi krewny, jak postawi się oba okna obok siebie, no to jednak widać wyraźnie, że tutaj mamy ten design taki dopieszczony, a tutaj czegoś brakuje. No. On wbrew pozorom nie jest tak popularny na świecie, ale to jest po pierwsze trend, który wyszedł bardzo z Polski, czy w Polsce jest to bardzo popularne. Ja widzę, ile firm kupuje roboty, czy właśnie maszyny do zgrzewów bezwypływkowych. I no, na świecie, jak się pojedzie, tak jak byłem na przykład w Stanach, to bardzo, bardzo zauważalna była ta różnica, jak wyglądają profile, czy jak wyglądają okna, zgrzewy polskich producentów, a jak wyglądają tych rodzimych, nazwijmy to. To jest to, co rozmawialiśmy w ostatnim branżowisku, o tym właśnie, że podsumowując te 10 lat koniunktury, która za nami, że jednak Polacy zaczęli wyznaczać pewne trendy, jeśli chodzi o światową stolarkę. Pani Justyna na czacie nam napisała, co to jest za skrót PP, czyli tu mamy Parallel Processes. Procesy równoległe. Tak. Czyli już wiemy, co oznacza PP. Ile rzeczy jednocześnie może się dziać na tej maszynie o tym, o tym, tak, no bo przy tym centrum obróczym w zasadzie powinienem powiedzieć. Podkreślaliśmy właśnie to, jak skraca nam się czas w całości, mamy redukcję tego czasu. Tutaj zresztą też jest podkreślony mocno ten aspekt, czyli to, że gotowy produkt uzyskujemy o wiele szybciej niż wcześniej. Powiedzmy tak, że zgrzewanie bezwypływkowe w przypadku tego robota, tej maszyny nazywa się Contour Line. Każdy na pewno zauważy różnicę i klienci również to doceniają. Jest to nie tylko, jak mamy w informacjach podanych, walor wizualny, ale jakościowy, czyli również ten zgrzew wypływkowy jakby wszelkie normy wytrzymałościowe spełnia. Nie wiem, czy pamiętasz, była mowa kiedyś o jednym z największych producentów, że zmniejszyła mu się przez maszyny bezwypływkowe efektywność. Zmniejszyła mu się efektywność produkcji, że trwało to dłużej. Tutaj widzę, że Sztyrc podkreśla, że zastosowanie technologii Contour Line nie wpływa na wydłużenie cyklu produkcyjnego, gwarantując wydajność 120 jednostek okiennych na 8 godzin. Więc no, to jest, myślę, bardzo istotna informacja dla producentów okien. Zobaczmy, jak wygląda właśnie całość, bo na poprzednim zdjęciu mieliśmy głowice zgrzewające. Zobaczmy, jak wygląda całość. Tak jak mówiłem wcześniej, duże znaczenie dla mnie z punktu widzenia obserwatora, osoby, która chodzi po tych halach produkcyjnych, ogląda, zastanawia się. Masz miło patrzeć na taką maszynę. Miło patrzeć, prawda? To jest fajne, że ona jest ma swój design własny, jest jakoś zaprojektowana, że ona wygląda. Kiedyś tak nie było i to napisał pan Dariusz na czacie, zgadzam się z tym. Tak, jak tutaj możecie zobaczyć, to jest linia zgrzewająco-czyszcząca Turbo D-Line. Ma to znaczenie dla klienta, czy ta właśnie estetyka? Kontrahentów przychodzących, prawda? Zobaczyć zakład. No dobrze, słuchajcie, kochani. Tym oto sposobem. Robotami, czyli maszynami do produkcji skończyliśmy najbardziej, takie, to były najbardziej zaawansowane, czy takie techniczne kwestie dotyczące produkcji stolarki. Na tym skończymy dzisiejsze webinarium. Kolejne 27 maja o tej samej godzinie co zwykle, czyli o godzinie 10:30. Informacje na LinkedInie, na Facebooku, w branżowisku jak zawsze. Natomiast wyjątkowa rzecz odbędzie się 9 czerwca. 9 czerwca o godzinie 10:30, czyli o naszej stałej porze, odbędzie się online forum 100. Jeżeli chcecie wziąć w tym udział, bo podkreślam, nie każdy może wziąć w tym udział i nie dla każdego to jest dostępne. Jeżeli chcecie wziąć w tym udział, skontaktujcie się koniecznie z Centrum Analiz Branżowych. Podany jest adres strony internetowej. Wtorek, właśnie, tu jest właśnie różnica, że nie będzie to środa, tylko jest wtorek, natomiast godzina jest stała. Nawet zobaczysz, nie mam gdzieś przypadkiem dla Was informacji odnośnie Centrum Analiz Branżowych. Mam informację o badaniu koniunktury, które może Was zainteresować. Natomiast mówiliśmy o tym w ostatnim branżowisku, więc polecamy nasz podcast. Tam będą szczegóły dotyczące tego. Mówimy tam o tym, że właśnie w tej chwili ważna jest aktualna, świeża informacja z rynku,
i to dzięki Wam możemy taką informację uzyskiwać, dlatego co tydzień będą aktualizowane w tej chwili wskaźniki i Centrum Analiz Branżowych sprawdza, jak wygląda aktualna systema w dobie pandemii w naszej branży. Jeszcze raz powtórzę, pod tym linkiem mieliście w ogóle przekierowanie do Centrum Analiz Branżowych, tam możecie się skontaktować z odpowiednimi osobami, czyli z Justyną Henning, z Barbarą Lau, z Maciejem Pastorem, między innymi również z Maksymilianem Mirosem i dowiedzieć się, jak wziąć w tym udział, jak dostać się na to Forum 100 online. Przypomnę, nieformalny Justynę klub. Jako moderatora, więc pewnie Justyna może też na bieżąco nam odpowiedzieć. Dostaliśmy również jedną informację, to wrzucę Wam szybko jeszcze jedno przekierowanie do strony Centrum Analiz Branżowych, jeżeli ktoś nie zdążył. Badanie, o którym jest ostatnio bardzo głośno, w tym momencie na górze Wam się wyświetla przez kilka sekund, możecie zareagować. Jest to lista top 400. Największych producentów w Europie, prawda? Największych producentów w Europie. Każdemu, kto jest systemodawcą, czy kto jest również producentem, ale dla kogo jest to grupa docelowa lub konkurencja, powinien się z tym zapoznać. Bardzo szczegółowe wyniki. Ja mogę sprzedać taką informację, którą już pokazywaliśmy w kilku miejscach, Eko-okno numer jeden w Europie. Tak, jeśli chodzi o pojedynczych producentów, nie spiętych w jakieś wielkie grupy, no to Eko-okno okazują się być największym producentem okien w Europie. Powstały wątpliwości różnego rodzaju, które rozwiewaliśmy w ostatnim czasie, między innymi dlaczego przy Veluxie... Jeszcze raz top 400, masz tam... Tak. Panie Pawle, tak, dobrze czytam. Panie Pawle, wezwanie do udostępnienia, lista top 400. Proszę bardzo, w tym momencie macie Państwo link do tego. Publikacja jest z maja tego roku, więc to jest świeżutka absolutnie. Ja muszę przyznać, że obserwuję, jak to w Eko-oknach wirus. Tak, w Eko-oknach wirus możecie o tym przeczytać na forumbranżowe.com. Tak, wiemy już, że jedna z pracownic miała pozytywny wynik. Jak wiemy, no niestety na Śląsku jest w tej chwili centrum pandemii koronawirusa w Polsce. 492 przypadki z wczoraj. Staje się naszą taką Lombardią. Oczywiście nie w takim zakresie jak we Włoszech, bo oczywiście nasza skala jest o wiele mniejsza, ale tą naszą Lombardią niestety stał się Śląsk. Wiemy, że to przez górników. Wiemy, że to kwestia kopalni. Przez kopalnie, przemysł górniczy. Nie da się zachować zasad higieny w pełni kilkaset metrów pod ziemią. I w ciasnych windach. Ciasne windy, łaźnie później, bo nie da się pójść tak prosto z przodka do domu. No każdy by się wystraszył nas. Skąd Paweł o tym wie? Paweł jest ze Śląska. Ja jestem z Zabrza, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. Miałem też okazję być kilkaset metrów pod ziemią. Ja też, w Wieliczce akurat. Ja byłem 300 metrów pod ziemią akurat. Nie pamiętam ile, ale w Wieliczce i tam normalnie był czynny szyb, zjeżdżaliśmy, widzieliśmy to. Natomiast mogę Ci się pochwalić, że inaczej. Wczoraj mieliśmy 492 przypadki ze Śląska, kiedy w Polsce jest 590, czyli zdecydowana większość ze Śląska. Ostatnie dwa dni byłem na Śląsku. Ale na szczęście. Nie, byłem naprawdę bardzo sterylnych warunkach, poza obszarami górniczymi, tak. Zdecydowanie trochę jeszcze bardziej na południe. Tak, no bez Śląski. Nawet u siebie na Facebooku wrzucałem proces czyszczenia, czy środki higieniczne, które były używane w firmie. Bardzo, bardzo fajne i wiele widzę, że firm dba o to i pilnuje. Bardzo dziękujemy za ciepłe i miłe słowa uczestników. Bardzo dziękujemy za udział. No i pytania do Was. A pytanie do Was brzmi, czy Wy macie pytania? Przypomnę, można wrócić na Q&A, lista obecności, znajdujecie siebie albo w ogóle zgłaszacie, tam można się zgłosić. No jest to dosyć prosty proces, nie będę go całkowicie opowiadał, my dostaniemy powiadomienie, jeżeli ktoś się zgłosi. Tymczasem wszystkim pozostałym powoli dziękujemy, widzę, że się rozłączacie. Powiedziałbym, że bardzo dobrze, bo my będziemy, nie będziemy się czuli winni, że się rozłączymy.